Gdybyśmy chcieli te tematy zrobić, to byśmy tygodni nie musieli przejść. Do tej kamery będzie nagranie. To już potem ja będę mówił do tego, tam kamera niech sobie nagrywa. Ten materiał to mogę panu przesłać. Czy pan się z tym, nie wiem, zrobił z tym, co pan chce? Nie. Nie zależy na tym, żeby poszło. No dobra. Ciemno tutaj? Nie, wszystko jest w porządku. Genialnie. Świetna kamera. Wszystko działa. To co, możemy zaczynać, jak tak pokazują, że już. Witam Państwa. Dzisiaj mamy, myślę, gościa bardzo interesującego, pan Krzysztof Karoń. Witamy w Lublinie. Ode mnie tyle, oddaję głos naszemu gościowi. Proszę bardzo. To się nazywa odwieczna walka Słowianina z techniką. Najpierw będzie wstęp wyjaśniający, przepraszam, ale nie mam innego wyjścia, wyjaśniający historię mojego tutaj przybycia. Przyjechałem tutaj na osobiste zaproszenie pana Kowalskiego i bardzo za nie dziękuję. Natomiast tak się złożyło, że przed kilkoma dniami w internecie ukazały się zaczepki pod moim adresem, które wyszły z tego źródła i nie ukrywam, że były to zaczepki na poziomie chlewa. Mówię to wprost. I zacząłem się zastanawiać, Boże, o co chodzi? Ktoś mnie zaprasza, a pan Kowalski był w tym czasie za granicą. Ktoś mnie zaprasza i zanim dotrę, to już mnie próbuje obsikać. Może by poczekał, żebym przyjechał, to będzie łatwiej mnie obsikać. W efekcie obsikał sobie własne buty, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ja gram w zupełnie innej lidze, więc to mnie nie dotyka. Natomiast w uzasadnieniu pewnego oburzenia na moje poglądy, czy na moje stanowisko, zostały wygłoszone pewne myśli. Z kolei w drugiej audycji, również takiej ironiczno-kpiącej, również zostały sformułowane pewne tematy, w domyśle takie tematy, do których ja się powinienem ustosunkować. I jakkolwiek, szczerze mówiąc, straciłem ochotę na to, żeby tu przyjeżdżać, no bo jeżeli się mnie na odległość od razu próbuje z buta, to pomyślałem sobie, że warto przyjechać, dlatego że personalia nie mają żadnego znaczenia. Natomiast istotne jest to, że w tych myślach, które tam się pojawiły, w tych pytaniach, zawarta była tak ogromna, przepraszam, że to powiem, ogromne nieuctwo, tak ogromna niewiedza. Zaznaczam, mówię tutaj o wiedzy, o faktach, ponieważ to, co mam do powiedzenia, jakkolwiek będzie dotyczyło kwestii, nazwijmy to kwestii wiary, ale w najmniejszym stopniu nie na poziomie teologicznym. Nie mam żadnych kwalifikacji, żeby się na ten temat wypowiadać, a nawet gdybym miał, to i tak tutaj nie miałoby to najmniejszego sensu ze względu na poziom, jaki mi zaproponowano. Najpierw trzeba mówić o faktach, a jest to istotne dlatego, że ja realizuję, staram się indywidualnie realizować coś, co nazywam programem wiedzy społecznej. Czyli takiej wiedzy, która jest po pierwsze weryfikowalna, odnosi się do faktów, a nie do poglądów i w związku z tym może być ona dostępna i może być przedmiotem zaakceptowania przez wszystkich ludzi niezależnie od światopoglądu. Zaznaczam, to jest bardzo istotne.
ponieważ jest taki oczywiście poziom w dyskusjach, gdzie wchodzi się już na dyskusję światopoglądową i tam zaczynają odgrywać rolę emocje, ponieważ wiara jest domeną emocji. Natomiast na tym elementarnym poziomie, kiedy mówimy o rzeczywistości, a przede wszystkim rzeczywistości społecznej, zobowiązani jesteśmy do zachowania pewnych rygorów, jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli chodzi o odnoszenie się do rzeczywistości. I tutaj te rygory zostały całkowicie pominięte. Co wywołało, zaznaczam, w moim odczuciu, co wywołało największe oburzenie, które doprowadziło do tego, żeby aż podnieść okrzyk: Karoń, puknij się w łeb. Tak to zostało sformułowane. Ja się oczywiście mogę popukać, nie ma żadnego problemu. Natomiast o co tam chodzi? Chodzi o to, że jakoby, zaznaczam jakoby, przypisany mi został pewien pogląd, czy pewna opinia na protestancką etykę, na protestancki etos pracy. I jakoby ja na tej podstawie tego swojego jakiegoś urojenia zbudowałem jakąś negatywną opinię o tym protestanckim etosie pracy i tak dalej, i tak dalej. A na skończyło się to taką frazą stwierdzającą, że w XIX wieku ludzie uciekali z Europy. Rozumiem, że chodzi o emigrację ekonomiczną. Ludzie uciekali z Europy do Ameryki jako do kraju, to nie zostało powiedziane, do kraju wolności, ale jako do kraju, który dawał im chleb. Ja zakładam, że to jest czyste przejęzyczenie już na tym poziomie, no bo wiadomo, no każdy, nawet człowiek, który czytać i pisać nie potrafi, wie, że czego jak czego, ale do II wojny światowej w Ameryce na pewno nikomu nie rozdawano za darmo chleba. Po II wojnie światowej to już poszło po całości, ale do II wojny na pewno nie. Ale jeśli pojawił się tego typu zarzut i jeśli przede wszystkim pojawiło się takie skojarzenie, że w XIX wieku ludzie uciekali z Europy, katolickiej Europy, bo tutaj sugestia jest jednoznaczna, katolickiej Europy do protestanckiej Ameryki, w której obowiązywał protestancki etos pracy i dzięki temu na tej podstawie buduje się pewną mitologię kapitalizmu. W tych drugich takich złośliwych aluzjach miłych pań pojawiły się również sugestie, że ja nie rozumiem, czym jest kapitalizm, że ja bredzę, że kapitalizm to jest system wyzysku, że w ogóle nie rozumiem, co to jest wyzysk, co to jest wolność. Tam to jest jednoznacznie stwierdzone. I jedna z miłych pań nawet z taką dezynwolturą stwierdziła, no, że no pan Karoń nie rozumie. W związku z tym pomyślałem sobie, że jednak trzeba przynajmniej minimalną wiedzę. Ja nie mówię, że jakąś już uporządkowaną, ale przynajmniej minimalną porcję informacji trzeba przekazać środowisku, które ma swój zasięg oddziaływania. I to jest dla mnie najważniejsze, które ma wpływ na życie społeczne. Bo państwo przecież, samo to, że przyszliście tutaj, nie powinno się mówić przyszliście, samo to, że państwo tutaj przyszli, świadczy o tym, że są państwo ludźmi na swój sposób tak czy inaczej ponadprzeciętnie aktywnymi. A mnie interesuje to, jakie są skutki społeczne różnych działań. I nie ukrywam, i to deklaruję od razu na początku, że uważam za rzecz tragiczną w skutkach, że ta instytucja, w której w tej chwili siedzę, dzięki zaproszeniu pana Kowalskiego, jest instytucją, której na poziomie ideologicznym można przypisać tylko jeden, jedyny cel. I to jestem w stanie udowodnić.
Znaczy, to jest walka z katolicyzmem i z Kościołem katolickim. Nie ma w tym nic więcej, nic racjonalnie uzasadnionego. Uważam, przy czym zaznaczam, każdy ma prawo robić to, co chce. Moim celem jest wyjaśnianie ludziom, żeby zdawali sobie sprawę z tego, jakie są skutki ich działań, czy jakie będą skutki ich działań. A jest to istotne dlatego, ponieważ, i teraz muszę to sformułować tak, żeby to było w miarę precyzyjne. Otóż, i potem postaram się to uzasadnić. Otóż, bez względu na intencje, bez względu na uzasadnienia, bez względu na wszystkie walki personalne, ideologiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że współczesna kultura europejska, mówię to z pewną przesadą, kultura europejska do czasu II wojny światowej, kiedy stała się kulturą powszechnego dobrobytu i powszechnej wolności, a przynajmniej miała szansę stać się taką kulturą, była produktem katolicyzmu. I to, żeby nie było wątpliwości, wyłącznie katolicyzmu, co zaraz Państwu wyjaśnię. Oczywiście Państwo mają prawo negować te wyjaśnienia, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast ja to będę wyjaśniał na faktach. I problem polega na tym. Przy czym trzeba odróżnić katolicyzm jako pewną, nie mówię w tej chwili tutaj o katolicyzmie jako samej religii, ale jako pewnej ideologii, która być może sami katolicy nie chcieliby tego tak ujmować. Jaka tam ideologia, co on gada. Ale jeśli jakakolwiek doktryna zaczyna wpływać na życie społeczne, to w moich kategoriach ona staje się już ideologią. Ponieważ ona określa zasady życia społecznego. Więc jest katolicyzm jako religia i jako ideologia w moich kategoriach, a oprócz tego jest jeszcze pewna organizacja. Organizacja już nie w sensie duchowym, nie Kościół jako ten według katolików święty powszechny i apostolski, tylko konkretna świecka organizacja, która ma struktury, majątek, system oświaty, i całą aparaturę, za pomocą której można wpływać na rzeczywistość. I życie i myślenie realne polega na tym, że jeśli ideologia jakakolwiek nie ma tego oprzyrządowania, to musi zostać pokonana przez inne ideologie, które to oprzyrządowanie mają. I jeśli ktoś w tej chwili sam, nie mając, bo nie ma co się oszukiwać, nie mając absolutnie żadnych szans na stworzenie nawet namiastka takiej aparatury, która umożliwiłaby oddziaływanie na życie społeczne, a nie na pitu-pitu pyskówki internetowe, to jest trochę inny poziom, to jeśli nawet w najlepszych intencjach dąży się do tego, żeby te instytucje, która jest w dalszym ciągu ostoją może nie tyle wolności, bo oczywiście ta instytucja jest w tej chwili w strasznym kryzysie, mówię o Kościele katolickim, to nie ma najmniejszych wątpliwości. Nie jest to zresztą największy kryzys w jej historii. To jeśli ta instytucja zostanie zniszczona, jeśli zniszczony zostanie wpływ tej instytucji na życie społeczne, to bez względu na to, jakie kto miał intencje, możemy już się zagrabić, zasiać na sobie trawę w najlepszym razie. W najlepszym razie. Bo nasz los będzie znacznie, znacznie gorszy.
Tu będzie się działo ludobójstwo, jeśli Kościół katolicki nie zostanie obroniony jako instytucja, która może przeciwstawić się bolszewi i liberalizmowi. I o ten liberalizm prawdopodobnie za chwilę pójdzie. Ale zacznę od zacytowania pewnego dokumentu, o którym być może Państwo słyszeli, ale który jest dokumentem, moim zdaniem, najważniejszym dokumentem w historii kultury europejskiej. Przepraszam, muszę się nawodnić. Jednym z dwóch, ale ponieważ był pierwszy, to jest to najważniejszy moim zdaniem dokument kultury europejskiej. Czy mówił coś Państwu hasło Bullas Sublimis Deus? I teraz chciałbym, za chwilkę Państwu o tym opowiem, natomiast podkreślam to bardzo, ponieważ proszę mi wierzyć, poza jednym czy dwoma przypadkami od kilku lat, kiedy trafiłem na jedną czy dwie osoby, które, jak to się mówi, zajarzyły, o tym się nie mówi, ja już nie mówię w szkołach, o tym się nie mówi na uczelniach. O ile się nie mylę, tego się nawet specjalnie nie przerabia na uczelniach katolickich, co świadczy o stanie katolicyzmu współczesnego. Bula Sublimis Deus została wydana w 1537 roku, wtedy, kiedy do Hiszpanii i do Rzymu dotarły informacje dominikańskich misjonarzy, którzy byli świadkiem odbywającego się na Karaibach ludobójstwa. Tam od czasów Kolumba prowadzone było ludobójstwo, polegające na tym, że zupełnie nieprzystosowanych do pracy Indian łapano, zatrudniano, zmuszano do pracy w niewolniczej, w takich wielkoobszarowych gospodarstwach, które się nazywały encomiendas. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Tak czy inaczej, ta praca prowadziła do tego, że populacja tych Indian nagle zaczęła się nieprawdopodobnie kurczyć. Tam po prostu ludzie ginęli również w wyniku pewnych uwarunkowań, nazwijmy to genetyczno-biologicznych. Oni nie byli przystosowani do ciężkiej pracy, no bo żyli w zupełnie innych warunkach, w innej kulturze. Tak czy inaczej, cała ta prowadzona, zaznaczam, bo tutaj trzeba zdawać sobie z tego sprawę, ta cała prowadzona przez katolickie państwo hiszpańskie, bo korona przecież była w przymierzu z papiestwem, ci kolonizatorzy, którzy tam pojechali, którzy wprawdzie oczywiście, no jak to się mówi, modlił się pod figurą diabelską, natomiast tam się otworzyły źródła nieprawdopodobnego bogactwa i tam się zaczęła grabież, która kosztowała życie milionów ludzi. I jako jedyni przeciwstawili się temu misjonarze. I trzeba zaznaczyć, nie wszyscy. Misjonarze, którzy trafili, oni w zasadzie to misjonarzami to się stali później, kiedy powstały misje, ja tak mówię ogólnie, ale ci pierwsi misjonarze to byli po prostu kapelanami tych konkwistadorów. No bo jechała ekipa bandytów, bo to nie ma co się oszukiwać, to nie były wycieczki towarzystwa ornitologicznego czy jakiegoś tam, żeby motylki łapać po tego. Oni jechali tam kraść, mordować, grabić. Z tego złota finansowane były kolejne wojny hiszpańskie, a Hiszpania i tak trzy razy bankrutowała. Część tych Dominikanów, główną postacią był taki gość, który się nazywał Bartolomé Las Casas, który zresztą
księdzem i zakonnikiem został znacznie później, bo on tam pojechał jako jeden z tych właśnie nie tyle konkwistadorów, ile właścicieli tych encomiendas. I on zobaczył, co się tam dzieje. W największym skrócie mówiąc, po wielu, wielu latach jego interwencji, zarówno na dworze cesarskim, jak i na dworze papieskim, wtedy, kiedy nieprawdopodobne bogactwa płynęły już do Europy i stawały się w coraz większym stopniu podstawą europejskiego bogactwa, powiedzmy sobie szczerze. I kiedy na tym rabunku, koronie bardzo zależało, bo to była podstawa, ciągle wracam do tego, z tego były finansowane wojny, które się toczyły na kontynencie europejskim. I wtedy po raz pierwszy Kościół wszedł w paradę władzy świeckiej, która w swoim interesie mogła kraść, grabić, zabijać, mordować. I to bardzo często wykorzystując do tego również autorytet Kościoła. I w tym Kościele znaleźli się ludzie, którzy skłonili papieża ówczesnego, żeby w 1537 roku wydał bullę potępiającą niewolnictwo. Przez następnych ponad 300 lat, był to jedyny oficjalny dokument jakiejkolwiek instytucji na świecie, który sprzeciwił się niewolnictwu. Przeczytam Państwu fragment tego. Ten króciutki najważniejszy. My, którzy choć niegodni, wykonując na ziemi moc naszego Pana, ogłaszamy w naszych listach lub w dowolnym ich tłumaczeniu, że niezależnie od wszystkiego, co można było lub może być odmiennie powiedziane, Indyjczycy, tak, tych Indian, czyli środkowych Amerykanów, native'ów, Indyjczycy i wszyscy inni ludzie, którzy mogą później zostać odkryci przez chrześcijan. Czyli to był dokument, który wyprzedzał wszystkie odkrycia jakichkolwiek tak zwanych dzikich ludów. Nie są w żadnym wypadku pozbawieni wolności lub posiadania ich własności. To jest pierwszy dokument, w którym pojawia się w tym kontekście własność jako gwarancja wolności. Pierwszy dokument, w którym pojawia się pojęcie własności jako gwarancja wolności. I teraz najważniejsze. Mimo, że pozostają poza wiarą Jezusa Chrystusa i że mogą i powinni swobodnie i legalnie cieszyć się ich wolnością i posiadaniem ich własności, ani też nie powinni być w żaden sposób zniewalani. Jeśli stanie się inaczej, będzie to nieważne i nie będzie miało żadnego skutku. Mamy XVI wiek. Teraz Państwa zaskoczę. Mamy okres szalejącej renesansowej ciemnoty. Renesans to był nawrót do antycznego poganizmu. Szalały te słynne czarownice, do czarownic dojdziemy. Alchemicy, wróżbiarze, astrolodzy. Mityczna postać dzisiejszych propagandystów. Zawsze zapominam to nazwisko. Jak się nazywał ten gość, który po Koperniku, ten od lunety? Nie. O, właśnie. Zawsze mylę Galileusza z Giordano Bruno. Galileusz. Galileusz uważany jest za astronoma. No on był astronomem, ale astronomem to on był po godzinach. Galileusz stawał na głowie, żeby na dworze mieć tytuł astrologa. Astrologa.
bo on sobie, astronomią, to on mógł się zajmować wieczorem, jak już poszedł do domu. Ale on żył z robienia horoskopów. Krakowska Akademia w tamtym czasie miała fenomenalną renomę w Europie, ponieważ produkowała horoskopy. Ciemnota, jaka nastąpiła po średniowieczu, jest niewyobrażalna. I w tym czasie, kiedy Europa rusza w świat, żeby kraść, rabować przez następnych kilkaset lat, jakiś papież wydaje tego typu bullę, w której mówi, że nie wolno zniewalać i pozbawiać własności kogokolwiek, i to nawet jeśli się nie nawróci, jak to się mówi. Czyli nawet jeżeli odmówi. I to potem było realizowane. Za to zostały zlikwidowane jezuickie redukcje. Do tego dokumentu był taki dodatkowy dokumencik. On się nazywał Pastorale Officium, który opisywał kary kościelne, jakie grożą tym, którzy próbują zniewalać ludzi w Nowym Świecie. Była ekskomunika, różne inne kary kościelne oczywiście. I cesarza trafił szlak. Po roku papież został przez cesarza zmuszony do odwołania tego dokumentu. Dlaczego? Ponieważ cesarz uznał, że papież przekroczył swoje kompetencje. O co chodzi? Otóż najważniejszą rzeczą z historycznego punktu widzenia jest podział władzy na władzę duchowną i władzę świecką. Dwie władze, które mają siebie kontrolować, przy czym w ówczesnych kategoriach władza duchowna była władzą zwierzchnią, ponieważ ona określała moralność. Tę moralność, jedyną instancję, która może powstrzymać człowieka przed popełnianiem zbrodni we własnym swoim interesie. Tego się zupełnie nie uwzględnia. Zdaniem cesarza papież przekroczył swoje uprawnienia, ponieważ wypowiedział się wprawdzie w kwestiach, można powiedzieć, wolności. To jest taki bardzo trudny do zdefiniowania termin, ale wypowiedział się również na temat własności, a to już nie jest zabawa, bo przecież wtedy już ta kradzież, która tam się odbywała, przechodziła ludzkie pojęcie. I już europejskie korony zaczynały z tej kradzieży żyć. I potem przez następnych kilkaset lat, do połowy XX wieku, żyły z tej samej kradzieży, pozostając ciągle w tym samym konflikcie. Dlatego papież, cesarz zmusił papieża do odwołania tego dokumentu, ale wkrótce sam wydał dokładnie taki sam dokument. I wtedy już było wszystko w porządku. Oczywiście wydał ten dokument również pod wpływem nacisków, bo tu nie będę Państwa zamęczał tymi szczegółami, pod wpływem nacisków Las Casasa i pod wpływem takiej, to w bardzo wielkim skrócie mówiąc, takiej słynnej dysputy w Valladolid, podczas której starły się, zaznaczam, wewnętrzne siły kościelne, które jedna część broniła niewolnictwa, a druga była przeciwna niewolnictwu. Cały czas wszystko odbywa się jeszcze w ramach jednego kościoła. 1537 to już jest po początku reformacji, czyli wtedy, kiedy pojawiła się ta bulla. Cesarz wydał taki dokument już we własnym imieniu, nie taki, podobny. Ale oczywiście, po pierwsze,
nikt go nie przestrzegał, a po drugie nikt specjalnie ze strony korony nie nadzorował, żeby to przestrzegano, no ponieważ gdyby to zaczęto przestrzegać za bardzo, to korona straciłaby dochody. Nie można by było kraść. I tu trzeba wyraźnie mówić, nie tam konkwista. Kradzież, mordowanie, gwałcenie, zabijanie i tak dalej, i tak dalej. Taka była rzeczywistość. Trup za trupem, trup za trupem. Miliony ofiar. Naprawdę, gułag to nie było coś specjalnie gorszego. W Ameryce Środkowej niewiele osób to przestrzegało tej zasady. Ale był jeden sposób, jak się okazuje, który oczywiście również nie był w 100% skuteczny, bo nie ma sposobów w 100% skutecznych, poza oczywiście ścięciem głowy. To jest sposób na wszystko absolutnie najskuteczniejszy. Ale był jeden sposób, jak się okazuje, który ograniczał to, co się działo właśnie w tych encomiendas i ograniczał możliwości działania band łowców niewolników, którzy tam grasowali, no i tych Indian zapędzali do roboty. Otóż ci misjonarze powiedzieli, przepisy przepisami, ale jeżeli ktoś będzie robił to, czego nie powinien robić, po prostu nie dostanie rozgrzeszenia. I jak się okazuje, to był jedyny środek, który miał pewną skuteczność. To był rok 1537. Teraz zrobię bardzo duży skrót i przejdę do tej Ameryki, którą my sobie jakoś tam wyobrażamy jako pewien cel, wzorzec. Kolonizacja Ameryki Środkowej, potem Ameryki Południowej, Meksyku i tak dalej, i również od południa Ameryki Północnej, to był jeden proces. Natomiast na początku XVII wieku do Ameryki zaczęła napływać zupełnie inna grupa osiedleńców. To byli uciekający z Europy protestanci. Ale była to specyficzna grupa protestantów. To byli protestanci, którzy uciekali z Europy dlatego, że nie mogli pogodzić się z tym, że w krajach protestanckich ci tacy niezagorliwi protestanci nie wycięli jeszcze wszystkich katolików. Ja w tej chwili celowo przesadzam, ale istota tak, bo czym w istocie był tak zwany purytanizm, czyli dążenie do oczyszczenia wiary? Głównym jakby celem purytanizmu i kwintesencją tej nazwy jest oczyszczenie wiary z tej gangreny, którą na wiarę naniósł ten nieomalże pogański katolicyzm. I wprawdzie rok po Sublimis Deus, Henry VIII zrobił porządek z klasztorami i umożliwił chyba największą akcję kradzieży, jaka się odbyła na kontynencie w epoce nowożytnej. Rozkradanie opactw w Anglii. Praktycznie rzecz biorąc, cała dzisiejsza arystokracja angielska to są potomkowie tych ludzi, którzy rozkradli katolickie opactwa, przy okazji wyrzynając kogo się dało. Ale wyrżnięto nie wszystkich. I radykalni protestanci, między innymi purytanie, zaczęli się po prostu buntować w tejże Anglii, nie tylko zresztą w Anglii, ale w Anglii.
I oni zaczęli się tak buntować, że zaczęli być groźni dla tych protestantów, nazwijmy to takich trochę załagodnych. Stopniowo zaczęto ich traktować jako dysydentów i oni, przy czym zaznaczam, to byli ludzie głęboko wierzący, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach, niezależnie od tych podziałów, o których dzisiaj możemy mówić, po wszystkich stronach różnych barykad działali ludzie naprawdę głęboko wierzący. To dopiero po II wojnie światowej, no, można powiedzieć po II wojnie światowej i po tej zideologizowanej wersji darwinizmu, która rzeczywiście sprowadziła nas wszystkich, no praktycznie biorąc do poziomu zwierzaków, bo my jesteśmy w gruncie rzeczy w tej chwili zwierzakami, to do połowy XX wieku świat przez 2000 lat był światem, który się kręcił wokół religii, wokół problemu Boga, wokół problemu istnienia. Także to były, tym bardziej te konflikty były ostre, ponieważ one dotyczyły rzeczy dla tych ludzi najistotniejszych i ci Purytanie po prostu nie mogli się pogodzić z tym, że oni wierząc w tę taką czysto biblijną, czy inaczej, tworząc to takie krystalicznie czysto biblijne chrześcijaństwo, oni nie mogli zaakceptować tego, że jest właśnie tam ten, ta gangrena w Rzymie. No. To było dla nich nie do zniesienia. I oni w pewnym momencie zaczęli, to ja oczywiście bardzo upraszam, ale oni zaczęli się wynosić z Europy. Również dlatego, że zostali przez tych mniej radykalnych protestantów odsadzeni od wszelkich urzędów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te niewielkie gminy, które uważały się za, że są depozytariuszami takiej najczystszej wiary, one przenosiły się do Ameryki. Z różnych krajów. To był, no może nie sam początek, ale w zasadzie można powiedzieć początek XVII wieku. I teraz znowu trochę przeskoczę. W 1640 roku w Nowym Amsterdamie, czyli w dzisiejszym Nowym Jorku, mieszkało 300 białych i setka czarnych niewolników. Mówimy o czasie 100 lat po Sublimis Deus. 100 lat po Sublimis Deus. W 1640 roku w Nowym Amsterdamie mieszkało 300 białych i setka czarnych niewolników. Gdy miasto przejmowali Anglicy w 1665 roku, bo potem właśnie zmieniła się nazwa i tak dalej, mieszkało tam 300 niewolników, którzy stanowili 20% mieszkańców. Czy to byli Holendrzy, holenderscy protestanci, czy to byli angielscy protestanci. Przepraszam za wyrażenie, ganz pomada. Proszę Państwa, żeby była jasność, to byli naprawdę głęboko wierzący, nie chcę użyć słowa fanatyczni, chociaż wielu nazywa ich fanatykami, ale nie. Oni byli głęboko wierzącymi ludźmi w swoją wiarę, w swoją doktrynę. 100 lat po Lutrze. I dla nich niewolnik był rzeczą zupełnie oczywistą. Tak samo jak niewolnik był rzeczą zupełnie oczywistą dla Platona, Arystotelesa i dla wszystkich wielkich filozofów antyku. Mówię o tym dlatego, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli się dzisiaj chlapie ozorem coś na temat wolności jakiś, a czy tam papież to, a czy tam papież tamto, no rzeczywiście, no, to ubolewania godne, co się w tej chwili dzieje, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że przez całe setki lat jedyną
instytucją, która sprzeciwiała się zniewalaniu drugiego człowieka bez względu na jego wiarę, przekonania, rasę, cokolwiek, był tenże niszczony przez was Kościół. A w tym samym czasie, i teraz będę złośliwy, teraz będę rzeczywiście złośliwy, nie w tym samym czasie, 100 lat wcześniej, no gdzie te nasze czarownice? Bardzo Państwa przepraszam, chcę za dużo tych kartek. To będę mówił z pamięci. O ile pamiętam, w 1526 albo w 1536 roku Marcin Luther wygłosił kazanie, w którym powiedział, że czarownice należy zabijać, ponieważ kradną mleko, zarażają dzieci i no to wszystkie możliwe grzechy i obcują z szatanem. A niewiele później Jan Kalwin powiedział, że odmowa zabijania czarownic jest obrazą Boga. I w 1545 roku, kiedy Genewa została zdziesiątkowana przez zarazę, w ciągu kilku miesięcy na polecenie Kalwina zostały spalone 34 czarownice. W tym samym czasie, przepraszam, niewiele wcześniej wydane zostało Sublimis Deus. Ja, przepraszam, ja muszę znaleźć tę notatkę, bo wszystkich danych, oczywiście dużo danych tam nie ma, ale one są istotne. Jak nie znajdę, to też się nic nie stanie. Taki jest praktyczny wyraz. I teraz jest pytanie, czy skąd... Jak to było możliwe? Czy Lutrowi i Kalwinowi się coś w głowie porąbało? Czy to byli jacyś zwyrodnialcy, przestępcy? No, palili po prostu ludzi żywcem. Co jest istotne? Bo mówimy tutaj o pewnym haśle, które funkcjonuje w świadomości społecznej, tak zwane polowania na czarownice, prawda? Istnieje coś takiego, polowania na czarownice, och, tamto. Według opublikowanych niedawno, też oczywiście można dyskutować, na ile są, bo przecież z tymi naukowcami w tej chwili to jest wiadomo, na podstawie jakichś źródeł oni to wszystko spisują, wymyślają cuda, ale są takie źródła ostatnio opublikowane, które, broń Boże, nie prokatolickie, które obliczają, że w Europie spalonych zostało około 40 tysięcy czarownic, przepraszam, że w Niemczech, w XVI-XVII wiek, że w Niemczech protestanckich spalono około 40 tysięcy czarownic i to było ponad połowa wszystkich czarownic spalonych w Europie, która obejmowała nie tylko protestanckie Niemcy. Natomiast i to jest wprost kierowany do tych, którzy chlapią na temat inkwizycji. Otóż powołana chyba w 478 roku inkwizycja hiszpańska na jej terenie, praktycznie rzecz biorąc, w ogóle nie było ani polowań, ani procesów czarownic. I to samo dotyczy założonej w 1540 którymś roku, już nie pamiętam, inkwizycji rzymskiej, czyli tego tak zwanego świętego uficjum. Bo to tych inkwizycji rodzajów to było parę i trzeba się w tym trochę, ale w tej chwili to nie jest istotne. Otóż na terenach
zdominowanych przez katolicyzm. Przy czym, żeby było jasne, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że w tamtych czasach, przy tamtej mentalności, przy tamtej obyczajowości, a przede wszystkim przy tamtym obowiązującym jeszcze wówczas barbarzyńskim prawie, prawo było barbarzyńskie, okaleczanie ludzi. To była jedna z podstawowych kar, okaleczanie ludzi, obcinanie uszu, nosu, wyrywanie języków i tak dalej, i tak dalej. To były takie prawa stosowane przez to sądownictwo, które jest poprzedniczką dzisiejszych sądów cywilnych, czyli przez sądownictwo cywilne, nie kościelne. W tamtych czasach oczywiście działy się różne cuda po różnych możliwych stronach, natomiast na terenach, nazwijmy to, zdominowanych przez katolicyzm, czegoś takiego jak polowanie na czarownicę po prostu nie było. To, co się działo, to działo się na terenach protestanckich. Ja tego nie mówię po to, żeby komukolwiek obrzydzać protestantyzm. Ja to mówię po to, żeby ludzie, których codziennie od rana do wieczora infekuje się jadem antykatolickim, żeby ich trochę uodpornić, ponieważ to jest stek bredni. I teraz wrócę jeszcze do, teraz wrócę znowu do Ameryki. Jak się rodził kapitalizm? Ponieważ mam dziwne wrażenie, że na temat tego, czym jest kapitalizm, panują wyobrażenia takie jak nie wiem, z mchu i paproci. Wspomniałem o tym, o tej pierwszej fali osadników w Stanach Zjednoczonych. To były, można powiedzieć, szczególnie jeśli chodzi o wschodnie wybrzeże, to było osadnictwo wyłącznie protestanckie. Przy czym z pełną świadomością tego, że mówiąc słowo, używając terminu protestanckie, dzisiaj musimy mieć, mamy na myśli kilka tysięcy denominacji, które są w samych Stanach Zjednoczonych. W samych Stanach Zjednoczonych jest kilka tysięcy kościołów protestanckich, z których część oczywiście między sobą się żre jak jasna cholera. No. I to żrą się jakby intensywnie na płaszczyźnie doktrynalnej. To są autentyczne spory religijne. Oczywiście jest również wymiar tam inny, ale to są autentyczne spory. W tamtych czasach, czyli do momentu, kiedy ukonstytuowały się Stany Zjednoczone, można powiedzieć, że większość, a w zasadzie cała ta emigracja, która stworzyła późniejsze Stany Zjednoczone, była emigracją protestancką. Tam oczywiście były potem wpływy, zaczynali napływać osadnicy z południowych, z Meksyku, który był hiszpański. To jest długa historia. Anglicy i Francuzi mieli tam swój udział. Potem Stany odkupiły od Francuzów zachodnią część Mississippi. Po 865 roku zaczął się Dziki Zachód. Opanowywanie Dzikiego Zachodu. No, czym było opanowywanie Dzikiego Zachodu? Jeśli się naoglądał człowiek paru westernów, to bardzo fajnie. Ale to był bandytyzm. To była kolejna fala opanowywania terytoriów, rozpijania głupich w naszych kategoriach. Głupich, bezbronnych Indian, którzy wcale nie byli lepsi od białych, to zaraz do tego dojdę.
cały czas w tym kraju, który nam potem dla nas stał się i słusznie zresztą, i podkreślam słusznie, bo do tego dojdę, symbolem wolności, spojrzałem na zegar i mi się urwał wątek, ale zaraz sobie odtworzę. Do czasu ukonstytuowania się, do czasu podpisania Konstytucji Stanów Zjednoczonych, kiedy można powiedzieć, że Stany Zjednoczone były rzeczywiście całkowicie protestanckie. W Stanach Zjednoczonych fala populacja niewolników zwiększyła się do 4 milionów. I to wtedy już byli prawie bez wyjątku niewolnicy przywożeni z Afryki. Kwestia handlu niewolnikami, tego transatlantyckiego, to jest w ogóle oddzielny temat. Nie będę Państwu w tej chwili oczywiście opowiadał o historii wojny północy z południem na temat zniesienia niewolnictwa, ale istotne jest to, że formalnie Stany Zjednoczone, ta nasza wyśniona Ameryka, była chyba jednym z ostatnich krajów, w których zniesiono niewolnictwo. Bo dopiero w 865 roku formalnie, a wiedzą Państwo, do którego roku w rzeczywistości funkcjonowało niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych? Zaznaczam, nie mówię tutaj o niewolnictwie praktycznym, bo ono zostało formalnie zniesione, ale niewolnicy w dalszym ciągu funkcjonowali i tak dalej, i tak dalej. Otóż niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, już nie pamiętam, czy w Alabamie, czy gdzieś, do 1928 roku. Do 1928 roku. W Stanach Zjednoczonych istniały enklawy, gdzie było niewolnictwo, tak? Wszystko, co Pan mówi, jak najbardziej jest prawdziwe i ma rację bytu. Tylko w odniesieniu do dzisiaj nie mamy oficjalnego niewolnictwa, ale czy mamy przypadek taki, że mamy do czynienia z ukrytym niewolnictwem? Tak, oczywiście, ale proszę Pana, na ten temat, to jest oddzielny temat, ponieważ ja tu przyjechałem i ja prowadzę do pewnej myśli. Ma Pan całkowitą rację. Ukryte tak, ale to jest zupełnie inna kwestia. Największym paradoksem współczesności jest to, na co zresztą wiele osób zwraca uwagę, że współczesny pracownik płaci w przeciętnym państwie, płaci znacznie większe podatki niż chłop pańszczyźniany. No, to jest paradoks, więc wie Pan, oczywiście, tyle tylko, że jakby to jest inna ścieżka, inny nurt. Ja wracam do ważnej rzeczy, bo była druga fala emigracji do Ameryki. Ta fala zaczęła się mniej więcej, oczywiście w wielkim uproszczeniu, ale to rzeczywiście takim punktem, wystrzałem były kolejne klęski głodu, zaraza ziemniaczana, która spowodowała, że przede wszystkim w Irlandii, ale nie tylko, bo to dotyczyło również Niemiec, parę w samej Irlandii w krótkim czasie 1,5 miliona ludzi umarło z głodu. Po prostu były kolejne zarazy ziemniaczane, które spowodowały, że jedyne pożywienie, jakie miało 90% ówczesnych społeczeństw, po prostu zamieniało się w taką cuchnącą bryję i koniec. I ludzie po prostu umierali masowo z głodu. 1840 rok. Wtedy już istnieją państwa liberalne. I wtedy obowiązuje już doktryna tak zwanego laissez-faireizmu. Irlandia ma
niewielkie zapasy, ale ma niewielkie zapasy kukurydzy, która jest niejadalna. Ponieważ żeby ona mogła być jadalna, to trzeba mieć młyny, żeby zrobić z niej mąkę. Nie ma młynów, dlatego że uprawy w ogóle wykasowano i młyny wykasowano w międzyczasie. Te niewielkie ilości kukurydzy zostały rozprowadzone między ludność i spowodowały jeszcze większą katastrofę, jeszcze więcej śmierci, ponieważ ta kukurydza po prostu ludzi zabijała, niszczyła przewód pokarmowy i tak dalej, i tak dalej. Otóż w 40 latach XIX wieku w Irlandii rząd nie podjął, zaznaczam, żadnej akcji, nie mówię o akcji w sensie charytatywna, pomoc, żadnej akcji takiej, jaką się podejmuje w przypadku klęski żywiołowej. Wtedy obowiązywała doktryna niejakiego Malthusa. Wiedzą Państwo, o co chodzi z malthusjanizmem? No to część wie, a część doczyta, bo już jest taka godzina. Ale to są doktryny, które zrodziły się w protestanckich, liberalnych, w Anglii, w Szkocji i tak dalej, i tak dalej. I doktryna Malthusa się sprowadza do tego, że jak nie ma żarcia, to po prostu ludzie mają zdychać i mają tak długo wyzdychiwać, aż wyzdycha ich tyle, że ci, którzy przeżyją, no to będą mieli co jeść. Bardzo prymitywizuje, ale taki jest sens tego przedsięwzięcia. Ówczesna doktryna liberalna, na której opiera się współczesny liberalizm, którego już w zasadzie nie ma, bo tak naprawdę takiego liberalizmu w znaczeniu smithowskim to już od dawna nie ma. Został zastąpiony neoliberalizmem. To jest zbyt skomplikowane. Ale one, te urojenia, o tak bym powiedział, liberalne urojenia ludzi, którzy w Polsce nazywają się liberałami, odwołują się do tamtej właśnie ideologii i mówią o jakimś leseferyzmie. Właśnie konsekwentnie przeprowadzona idea leseferystyczna doprowadziła do tego, że rząd nie mógł, nie wolno było rządowi przeprowadzić akcji ratowania milionów ludzi zdychających z głodu z przyczyn ideologicznych. I znaczna część. Ruszyła wtedy fala emigracji do Stanów Zjednoczonych. Ja przepraszam, ale jeszcze troszeczkę przedłużę, bo mamy czas, tyle ile pan sobie życzy. Bo to są elementarne rzeczy, a one mają bezpośredni związek z tym, co palnął ten gość, który miał czelność krzyczeć: Karoń, puknij się w łeb. Ten człowiek infekuje ludzi nieuctwem. Muszę wyhamować, żeby się za bardzo nie... Bo potem będzie riposta i tak w nieskończoność. Tak, nie będzie żadnej riposty. Ja tu nie przyjechałem dyskutować. Znaczy z państwem tak, ale na pewno nie z nieuctwem. W połowie XVIII wieku, a w zasadzie już na początku 40 lat, do protestanckich Stanów Zjednoczonych ruszyła fala emigracji nie religijnej, nie tej, która wynikała z konfliktów między protestantami, ale emigracji ekonomicznej, głodowej. To wynikało ze struktury, ze zmian w strukturze ziemi i tak dalej, rozdrobnienie ziemi. Wieś nie była w stanie wyżywić ludzi, nie był w stanie ludzi teoretycznie wolnych, czyli wyzwolonych z tych wszystkich zobowiązań feudalnych, tych ludzi wolnych formalnie na wsi nie była w stanie wyżywić wieś i nie był w stanie wchłonąć raczkujący dopiero przemysł. Ponieważ jeśli ktoś sobie wyobraża, że przemysł zaczął się w XVII wieku, w 861 roku, 861 rok, Niemcy, które już się podobno uprzemysławiały od 830 roku, tak sobie oni liczą,
to w 1861 roku robotnicy fabryczni stanowili 7% ludzi zatrudnionych w Niemczech. 7%. 861 rok. Tak wyglądał w rzeczywistości, tak wyglądał na kontynencie tak zwany kapitalizm przemysłowy. Ludzie jechali do Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam była ziemia, ponieważ w Europie czekała ich głodowa śmierć. I oni tam jechali i wiedzieli, że nikt im chleba nie da, że oni tam będą po prostu musieli pracować. Po to tam jechali. Ale oni jechali tam również dlatego, że ci ludzie, którzy w Europie mieli pracę, nie byli w stanie z tej pracy wyżyć. Po prostu nie byli w stanie się utrzymać. Dlaczego nie byli w stanie się utrzymać? Dlatego, że rodzący się przemysł i rozwijający się tak zwany liberalny kapitalizm laissez-faireistyczny opierał się na zasadzie tak zwanego wolnego rynku. A wolny rynek, czego nie mogą zrozumieć dzisiejsi zdziecinniali liberałowie i którzy dorabiają sobie jakieś dziwne konstrukcje do tego, wolny rynek to jest taki rynek, na którym wszystko wolno. Wolny rynek to jest taki rynek, na którym wszystko wolno. Wolny rynek skończył się w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie jeszcze w XIX wieku, kiedy wprowadzono pierwsze ustawy antymonopolowe, ustawa Shermana chyba. Ten rynek został ograniczony, a mimo to liberałowie uważają, że to jest w dalszym ciągu wolny rynek. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Najważniejszą rzeczą jest to, że na wolnym rynku obowiązuje, i bardzo dobrze, że obowiązuje, zasada popytu, podaży, konkurencji itd., itd. i dobrowolnych umów. Ale mniej więcej w połowie XIX wieku doszło do takiej sytuacji, w której do przemysłu trafiała nadliczbowa porcja siły roboczej. Siły roboczej niewykwalifikowanej, nic nie potrafiącej, bo to byli najczęściej ludzie przybywający ze wsi. W związku z tym kwalifikacji tych, nawet w tym prymitywnym przemyśle, nie mieli żadnych. Byli tani, było ich dużo. I oni byli skazani na głodową śmierć. Natomiast ci ludzie, którzy dysponowali nadwyżką kapitału, którzy dysponowali przewagą kapitałową, po prostu mogli w ówczesnych warunkach działać na tej zasadzie, że jeżeli jest robotnik tani, to go biorę. Jeżeli mi się zużyje, to go wyrzucam i biorę następnego taniego. A jak ten mi podskoczy, to biorę jeszcze tańszego, dlatego że za bramą stoi kolejka 150 zdychających z głodu roboli, których dzieci i żona tak samo zdychają w domu. Nie ma przeproś. Po prostu to jest prawdziwy, wolny rynek. I oczywiście nikt nie mógł zmusić robotnika, żeby podpisał dobrowolnie umowę z pracodawcą, który mu płacił tyle, że on wprawdzie jeszcze nie umierał, ale w zasadzie zdychał. Taka była rzeczywistość. No i można powiedzieć, wolność. Nie chcesz, bracie? Nie podpisuj. Wolność wyboru. Nie podpisał? Do piachu. A na jego miejsce już czekała kolejka następnych. Takich, którzy już byli prawie że na przymarciu. I wszyscy ci ludzie nienawidzili pracy i systemu. I na tym wyrósł marksizm. Na tym wyrósł marksizm. Ale Marx prawidłowo opisał to, co się wtedy działo. Marx prawidłowo opisał to, co się wtedy działo.
było kilka możliwości rozwoju. Ja teraz to już rzeczywiście muszę to bardzo skracać. Ponieważ ta rozpaczliwa zupełnie nędza, to, że dzieci, sześcioletnie dzieci w fabrykach zasuwały po kilkanaście godzin, ten wyzysk traktowany całkowicie cynicznie, mówię w tej chwili z mojego punktu, czyli bez jakiegokolwiek wartościowania, opisując tylko i wyłącznie jego biologiczne i medyczne skutki, doprowadził do tego, że całe pokolenia, całe generacje zdegenerowały się. Genetycy by pewnie byli w stanie opowiedzieć, co to znaczy, jak się gatunek degeneruje. Pojęcie angielska choroba. Krzywica to była norma. Wiek, umieralność mężczyzn 35 lat. 35 lat to już był, nie miał prawa żyć. To jest rzeczywistość prawdziwego, ówczesnego liberalizmu i ówczesnego kapitalizmu przemysłowego. I to powodowało takie napięcia, taką nienawiść, a przede wszystkim z drugiej strony powodowało, że już to zaczynało obracać się przeciwko przemysłowcom. Przemysłowcy po prostu nie mieli wartościowej siły roboczej. Bo jeżeli w następnym pokoleniu okazuje się, że to jest wszystko coraz bardziej zdegenerowane, no to okazuje się, że już można prawdzie przebierać, ale ten kapitalizm się rozwijał i tam się zaczynały pojawiać nowe technologie. Bo po to, żeby zrobić jeden wynalazek, to jest potrzebnych mniej ludzi niż do maszyn. Więc ten z różnych względów, kwestia rewolucji technicznej to jest odrębny temat, ale w każdym bądź razie nagle okazało się, że zaczynają się pojawiać maszyny, zaczynają się pojawiać nowe procesy produkcyjne, zaczyna się pojawiać zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników i tych robotników nie ma. Dokładnie tak samo jak u nas dzisiaj. Ludzi od jasnej cholery. Wszyscy nienawidzą roboty, każdy chciał się bawić, jeszcze na dodatek jeździć merolkiem, ale jeśli zapytać, co potrafi, to nie potrafi nic. Ale problem społeczny istniał i ten problem groził wybuchem, groził rewolucją. Próbował to wykorzystać Marx. Druga fala protestancka w Stanach Zjednoczonych to byli komuniści, ponieważ po stłumieniu rewolucji 1948 roku znaczna część komunistów, socjalistów, anarchistów wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam realizowali później te wszystkie koncepcje utopijnego socjalizmu typu falanstery furierowskie i tak dalej, i tak dalej. Ale główną część emigracji, która uciekała z Europy, nie potrafiącej ludzi wyżywić, stanowili katolicy, bo wtedy dopiero ruszyła fala, nazwijmy to, europejskiej biedoty. Jaka była mentalność tych ludzi, którzy docierali wtedy do Stanów Zjednoczonych? Bo mówimy tu w tej chwili o sytuacji takiej, w której do Stanów Zjednoczonych dociera fala, no powiedzmy sobie, nędzarzy w większości. Jak się popatrzy na film Titanic, to tam wprawdzie kątem oka, ale było parę pokładów, no i były takie pokłady, gdzie tam ludzie leżeli jeden na drugim, a w środku biegały szczury, no a tam na górze towarzystwo oczywiście dansowało i tak dalej. Ale proporcje liczebności były właśnie takie. Otóż mentalność tych ludzi była ukształtowana już nie przez protestantów. Mentalność tych ludzi była ukształtowana przez rodzącą się w zasadzie od 1948 roku. To jest proces, który biegł równolegle z marksizmem, z rozwojem marksizmu.
stworzona przez niemieckiego biskupa, a potem kardynała von Kettelera. Katolicka nauka społeczna, która potem została skodyfikowana i opublikowana w encyklice, w drugim najważniejszym dokumencie historii Europy. Po Sublimis Deus, Rerum Novarum, to jest drugi najważniejszy dokument Europy, cywilizowanej Europy. I w tej encyklice i we wcześniejszych dokonany został pewien przełom, który doprowadził do ostatecznego konfliktu katolicyzmu z dwiema siłami. W zasadzie z trzema siłami. Pierwsza to marksizm, czyli bolszewicki kolektywizm. A druga to liberalizm, protestancki liberalizm, którego podstawą jest, mówiąc wprost, egoistyczny indywidualizm. Alternatywą dla tych dwóch nurtów, z których jeden do prawdziwych skutków doprowadził dopiero trochę później w bolszewickiej Rosji, a pierwszy doprowadził do ja wiem, że nie można oskarżać nikogo i nawet nie należy żadnego ani systemu, ani formacji społecznej oceniać w kategoriach dobry, zły. Ten wczesnokapitalistyczny liberalizm, czy wczesnoliberalny kapitalizm, on był jakimś tam etapem na drodze rozwoju, ale on doprowadził do takich skutków, do jakich doprowadził. Doprowadził do degradacji milionów ludzi, którzy ze stanu niewolnictwa, bo oni wszyscy wcześniej byli albo pańszczyźnianymi chłopami, albo jakoś tam związanymi w tych feudalnych strukturach, ale byli w gruncie rzeczy niewolnikami. I oni uzyskali formalną wolność, wchodzili do publicznego życia i trafiali na barierę po prostu nędzy, na barierę braku środków, który skazywał ich na, praktycznie biorąc, nieuchronną śmierć. Wyjściem z tego miała być tak zwana idea, różnie się to dzisiaj określa, mówi się o jakimś solidaryzmie społecznym. To wszystko już jest tak nasączone marksizmem, socjalizmem, jakimiś innymi miazmatami, bo mówimy to po 100 latach lasowania nam mózgu przez marksoliberalizm. Ale tam istotę stanowi idea wspólnotowa. I ja Państwu w największym skrócie, powiedzmy te 12 minut jeszcze i szluz, w największym skrócie wyjaśnię, na czym polegała ta rewolucja, która się dokonała w drugiej połowie XIX wieku na płaszczyźnie, nazwijmy to, religijno-ideologicznej. Ja nie będę w zasadzie mówił o swoich poglądach, ponieważ na ten temat to ja zrobiłem taki film, który jest na moim kanale, który ma tytuł, i specjalnie go tak zatytułowałem, Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Ale to jest nawiązanie do fantastycznej książki protestanckiego socjologa, wybitnego socjologa. Inna sprawa, że nie lubił Polaków, uważał, że trzeba ich zgermanizować i tak dalej, ale to do tego miał prawo, bo był po prostu niemieckim patriotą. A patriotyzmy różnymi drogami chadzają, jeżeli zostaną poddane obłędnej, egoistycznej ideologii.
Max Weber napisał fantastyczną książkę, 1905 rok mniej więcej, fantastyczną książkę, wcześniej to nie, to były artykuły, potem się ukazała książka pod tytułem Etyka protestancka a duch kapitalizmu. I ja do tej książki dopisałem ciąg dalszy, to znaczy napisałem, opowiedziałem o tym, co z tej książki wynika, a czego Max Weber nie napisał, bo nie mógł napisać w 1905 roku. O co tam chodzi? Weber zauważył, będąc socjologiem, że przedsiębiorcy protestanccy są skuteczniejsi od przedsiębiorców katolickich. Statystycznie rzecz biorąc. Szybciej akumulują kapitał, osiągają lepsze wyniki i tak dalej, i tak dalej. I szukał odpowiedzi, co spowodowało, że właśnie tak się ułożyły losy rozwoju kapitalizmu, bo przecież mówimy cały czas o tym systemie, który umownie dzisiaj nazywamy kapitalizmem. I on przeprowadza taką, moim zdaniem bardzo przekonywającą i uzasadnioną, wyprowadza genealogię mentalności protestanckiej drugiej połowy XIX wieku. Zaznaczam, ja mówię o mentalności tej, dla której mam ogromny szacunek protestanckiej, bo nie mówię o tym, co dzisiaj robi protestantyzm, bo przecież protestantyzm współczesny to jest pani Merkel, która podpisała niedawno ustawy o pedoadopcji i tak dalej, i tak dalej. No to już jest, to jest już ten typ ze zwierzęcenia, z którym trudno jest w ogóle dyskutować, ale to też jest partia chadecka. Mówię o tym, co się działo jeszcze w epoce, kiedy europejska kultura była kulturą. W bardzo wielkim uproszczeniu schemat myślenia Webera jest taki, że tym, co umożliwiło przedsiębiorcom protestanckim osiąganie lepszych wyników w działalności biznesowej, była moralność nie tyle protestancka, co przede wszystkim kalwińska, ale również luterańska. Chodzi o pewne zasady, które mówią o tym, że protestantyzm jest religią wiary, a nie religią uczynków. To znaczy, że o zbawieniu człowieka nie decyduje to, co on robi, bo to i tak zostało zgodnie z teorią predestynacji postanowione i on na to po prostu nie ma wpływu. Człowiek może co najwyżej szukać znaków swojego wybrania, ale nie wie, czy został wybrany do zbawienia, czy nie. Taka jest kwintesencja idei predestynacji. Inne zasady wiary protestanckiej zobowiązują do kultywowania cnót. I to jest fantastyczne. Tam pracowitość, skromność, asceza i tak dalej, to nie ma sensu wytłumaczyć. Ale jak się to wszystko złoży do kupy, to to tworzy dwa, jakby można powiedzieć, dwie etyki. Etykę przedsiębiorcy i etykę pracownika. Człowiek ma pracować, bo to jest, bo obowiązek pracy wynika z wiary. W pracy rozumianej, zaznaczam, w tamtych kategoriach protestanckich, praca nie jest działalnością czysto ekonomiczną. Nie pracuje się po to, żeby mieć efekt z tej pracy taki użytkowy. Pracuje się po to, żeby ten efekt powiększał chwałę Boga i żeby on świadczył o naszym wybraniu do zbawienia. Dlatego mnożenie bogactwa, sukces zawodowy był synonimem, jakimś odpowiednikiem właśnie naznaczenia nas do zbawienia. Praca, wymiar ekonomiczny pracy nie jest głównym elementem etosu pracy. Pracuje się na chwałę Bożą, a praca na chwałę Bożą nie wymaga żadnego innego uzasadnienia. Ona jest po prostu obowiązkiem wynikającym z zasad wiary, a ta wiara mówi, że tym, co człowieka może zbawić, jest wiara,
a nie działanie. I ta wiara nakazuje działanie, które ze względu na to, że chwała Boga jest niezmierzona, nie ma żadnego hamulca dla pracy. Żeby była jasność, ja nie mówię w tej chwili o swoich poglądach, ja referuję mniej więcej to, co pisze protestancki socjolog Weber. Z drugiej strony człowiek pracujący nie ma prawa konsumować za dużo. Ma obowiązek pracować na okrągło, ale jest zobowiązany do ascezy, jest zobowiązany do skromności, do pokory. W związku z tym ten majątek w sposób oczywisty może być reinwestowany. I sam Weber zwraca uwagę, że zupełnie inne było podejście u katolików. Katolicy byli, no taki, jakby to powiedzieć, no taki, no, oni bardziej jak już coś zarobili, to raczej potem by usiedli, tak popili, pojedli, no upraszczam w tej chwili, ale i teraz przechodzę do tego, aha, więc to opisałem mechanizm, który według Webera sprzyjał akumulacji kapitału, a z drugiej strony pracownika protestanckiego jakby zobowiązywał do pracy bez względu na jej skutki ekonomiczne. I to potem już, to nie będę wchodził, doprowadziło do bardzo dużych problemów, jeżeli chodzi o kwestie na przykład organizacji związków zawodowych, to już końcówka XIX wieku, ponieważ praca dla protestanta ma inny sens niż dla katolika. Dla katolika, tak szczerze mówiąc, praca nie ma żadnego sensu w tych kategoriach, o których mówimy. Ale ma. Bo teraz przechodzę do tego, co ja dopisuję, a czego nie powiedział Weber. Nawet w Wikipedii jest chyba napisane, chociaż głupio się na nią powoływać, ale zwraca się uwagę, podkreśla się, że w tym klasycznym wykładzie protestantyzm jest religią wiary, katolicyzm jest religią uczynków. Obydwa należą, są nurtami chrześcijaństwa, no ale ze względów doktrynalnych i ze względu na to potem tam jakby podkreśloną teorię predestynacji, to rozróżnienie w XIX wieku, a raczej znacznie wcześniej, wtedy, szczególnie wtedy, kiedy pojawił się radykalny protestantyzm, ono zaczęło odgrywać gigantyczną rolę i doprowadziło do wielkiej wojny, nazwijmy to dogmatycznej. Jaka jest istota katolickiej nauki społecznej? I teraz jest to już moja interpretacja, może inaczej, nie tyle interpretacja, moje uzasadnienie tego, co jest tak zwaną ideą solidaryzmu społecznego. Otóż jest taki tekst Ewangelia Świętego Mateusza chyba. Moim zdaniem jest to tekst fundamentalny. Zaznaczam, wszystkie inne są również istotne, ale nie można tych wszystkich innych rozpatrywać bez tego jednego, jeśli się w ogóle myśli kategoriami religijnymi. Bo tu wchodzimy oczywiście na grunt uzasadnień religijnych. Wszystko, coście uczynili najmniejszemu z braci waszych, mnieście uczynili. Wszystko, czegoście nie uczynili najmniejszemu z braci waszych, mnieście nie uczynili. To są, zgodnie z przekazem ewangelisty, słowa Boga, Chrystusa. Więc do czegoś tam zobowiązują. Co jest w tych słowach ważne? Po pierwsze, te słowa mówią o ludziach, którzy są najsłabsi, najmniejsi. I odnosi się, to znaczy kierowane są do tych, którzy mają braci najmniejszych, czyli oni są z założenia więksi, są w lepszej sytuacji, są silniejsi, możniejsi, mądrzejsi, a mają również tych najmniejszych braci, słabych, bezbronnych i tak dalej. I każdy uczynek wobec drugiego człowieka, ale również każde zaniechanie
działania wobec tego drugiego człowieka, i to najsłabszego, najmniejszego, odnosi się w ramach katolicyzmu bezpośrednio do Boga. W związku z tym nie ma takiej możliwości, jak jest w protestantyzmie. W protestantyzmie relacja Bóg-człowiek jest góra-dół, bezpośrednio, góra-dół, góra-dół. Jest 100 osób, 100 protestantów. Ja oczywiście w tej chwili wiem, jakie herezje opowiadam, ale jest 100 protestantów i od każdego idzie strzałka wiary w górę, bezpośrednio do Boga. W katolicyzmie to jest absolutnie wykluczone. W związku z tym, co powiedziałem, ponieważ każde działanie i każde zaniechanie wobec drugiego człowieka to jest działanie i zaniechanie wobec Boga. W związku z tym, praktycznie biorąc, wszystko, co człowiek robi, jest tą drogą, która do niego prowadzi. Więc nie ma czegoś takiego, że tam góra, dół, nie. Jest drugi człowiek i dopiero w górę, drugi człowiek i dopiero w górę. Ale co to powoduje? To powoduje całkowitą zmianę relacji między ludźmi, całkowitą zmianę w traktowaniu drugiego człowieka. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy mówię to na początku XXI wieku, to dla większości ludzi to nie ma specjalnie żadnego tam znaczenia. Ale w końcu XIX wieku, wtedy, kiedy nie było internetu, nie było, no, nie było niczego, i kiedy ludzie, zaznaczam, i jedni, i drudzy, jedni szli do zboru na nabożeństwa, inni szli do kościoła na mszę, ale i jedni, i drudzy głęboko wierzyli we swojego Boga. I nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek tutaj negować. Bardzo głęboko, i tak trwało do II wojny światowej, moim zdaniem nawet do lat 60. To powoduje, to moim zdaniem spowodowało, że statystycznie rzecz biorąc, dla przedsiębiorcy protestanckiego nie było w gruncie rzeczy żadnego problemu moralnego w sytuacji, kiedy stawał przed problemem maltuzjańskim, mówiąc to tak w dużym uproszczeniu. Czyli jeśli robotnik miał zdechnąć z głodu, to jakie to miało znaczenie? Zaznaczam, ja tu się nie dopatruję jakichkolwiek złych intencji. W tym, po prostu to nie miało znaczenia. Drugi człowiek, on sam pracował po to, żeby sobie, żeby zdobyć nadzieję, że został wybrany do zbawienia, ale jego kompletnie nie interesowało to, czy został, czy będzie zbawiony, czy niezbawiony robotnik. Jak jest, nie dojdą i zdycha z głodu, to znaczy, że Bóg go nie wybrał do zbawienia. To tutaj musielibyśmy wejść w niuanse między poszczególnymi odmianami, bo to inaczej się u Lutra układało, inaczej u Kalwina i tam pozostałych. Ale po prostu, jeśli pojawiała się taki problem, to problem w zasadzie nie istniał, no wymieniało się robotnika. Natomiast u statystycznego przedsiębiorcy katolickiego, który przez kilkadziesiąt lat drugiej połowy XX wieku, a i wcześniej, chociaż ta doktryna była stopniowo, ona się krystalizowała. I Keteler potem napisał, bo to tak prawdopodobnie było, że Keteler po napisaniu w 64 roku książki Chrześcijaństwo, a sprawa robotnicza, był prawdopodobnie redaktorem encykliki, tym bezpośrednim redaktorem encykliki Rerum Novarum. Wprowadzenie, nawet nie do świadomości, wprowadzenie do podświadomości przekonania, że drugi człowiek jest
tym, przez kogo ja działam wobec Boga, on statystycznie rzecz biorąc obniża podatność człowieka na zupełnie naturalną pazerność. No jeżeli człowiek może zrobić biznes, to chce, bo takie są zasady rynku i takie są zasady wolnego rynku. Powiększanie zysku przy minimalizacji kosztów. Jeżeli można zdobyć robotnika taniej, to się go zdobywa taniej. Koniec. A tu się okazuje, że no, w pewnym momencie pojawia się problem, czy ten robotnik zdechnie z głodu, czy nie. Przy czym, zaznaczam, w protestantyzmie, broń Boże, nie jest to, że w protestantyzmie jest to załatwione inną cnotą. Człowiek ma obowiązek pomagać biednym. I wielu protestantów było wybitnymi filantropami. Naprawdę wybitnymi filantropami. Ale ich kompletnie nie obchodziło to, że oni byli biedni. Był biedak i można było i trzeba było nawet pomóc temu biedakowi. Natomiast w katolicyzmie trzeba było temu biedakowi pomóc wydobyć się z nędzy, nie przez jałmużnę wielkopańską, a nawet szczerą jałmużnę, tylko tego człowieka nie wolno zniszczyć. I statystycznie rzecz biorąc, ja zaznaczam, to spowodowało, że główna siła robocza, którą pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych stali się katolicy, bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone są wprawdzie krajem protestanckim i protestanci liczebnie oczywiście stanowią większość, natomiast od tak mniej więcej drugiej połowy XIX wieku największą jednorodną grupą wyznaniową Stanów Zjednoczonych są katolicy. Przepraszam, byli. W tym roku czy w zeszłym roku przewagę zdobyli muzułmanie. To jest już w tej chwili trend światowy. Ale przez grubo ponad 100 lat dominującą grupą kształtującą, i to na dodatek, co jest najważniejsze, tą grupą, która zawsze była grupą drugiej kategorii, ponieważ katolicy w Stanach Zjednoczonych, to jest oddzielna zupełnie historia, byli ludźmi drugiej kategorii. Protestanci, szczególnie elity protestanckie, to są do dzisiaj, to są potomkowie tych pierwszych ojców pielgrzymów, którzy tam na początku XVII wieku docierali do Stanów Zjednoczonych, no i potem wkrótce mieli swoich niewolników. To była ta jedna grupa, natomiast i to jest elita. Ta elita, która potem była wielokrotnie tam odnawiana, to w tej chwili w szczegóły nie będę wchodził. Natomiast ta grupa, której szczytem awansu społecznego przez grubo ponad 100 lat była dolna strefa klasy średniej. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Polacy pracują w policji, w straży pożarnej na przykład. Jak walnęły te dwa kominy, to tam było dużo wywiadów z polskimi, no, z nowojorskimi polskimi strażakami, którzy to dzisiaj mówią dobrze po polsku, bo tam się to częściowo zachowało. Dolna strefa klasy średniej Stanów Zjednoczonych to są katolicy i to w znacznej mierze Polacy. Jeśli wejdą Państwo, obejrzą Państwo jeden z moich filmów, ten właśnie dotyczący Webera na moim kanale, to tam jest pokazany dokument z 1917 roku z fabryki Forda. Dokument dotyczący spisu pracowników. U Forda wtedy, Ford był wtedy najnowocześniejszą, najbardziej wymagającą, ale najlepiej płacącą firmą na świecie, przemysłową. To była szpica. Dzięki temu, dwa lata później, w
1919 roku doprowadził do tego, ludzie tam tak zaczęli orać, i to z własnej nieprzymuszonej woli w znacznej mierze, że robotnik mógł kupić samochód, który produkował za 3-miesięczne pensje. Za 3-miesięczne pensje robotnik mógł kupić samochód, który produkował. Ale reżim był taki, że się wylatywało z roboty za wszystko. 50 czy 52 nacje składały się na całą załogę Forda. Najliczniejsi oczywiście byli native amerykańscy. No ale native amerykańscy, którzy byli robotnikami, to byli ci, którzy wcześniej przeemigrowali tam do Stanów Zjednoczonych i już zdobyli obywatelstwo. Składu nie znamy, podejrzewam, że jest dokładnie taki sam jak piętro niżej. Na drugim miejscu, ze zdecydowaną przewagą nad pozostałymi, 1917 rok. Fabryka Forda, najnowocześniejsza fabryka na świecie, wymagająca najwyższych kwalifikacji i największej dyscypliny. Polacy. A za Polakami Włosi, katolicki kraj. Ale dlaczego Polacy pierwsi, a Włosi drudzy? Otóż pod koniec XIX wieku robiono badania w Stanach Zjednoczonych na temat stanu edukacji w poszczególnych mniejszościach, no w poszczególnych tamtych mniejszościach narodowych. No i okazało się, że w katolickich, nie mówię w tej chwili o protestanckich, ponieważ protestanci byli po prostu w Stanach Zjednoczonych z definicji o piętro wyżej, byli ludźmi normalnymi, a katolicy byli obywatelami drugiej kategorii, to dzisiaj wszyscy wiedzą. Nie będę wnikał już w kwestię historii pierwszego katolickiego prezydenta odstrzelonego skutecznie Kennedy'ego, bo to zbyt skomplikowana sprawa. Ale już w końcu XIX wieku, jeśli na 10 włoskich parafii w jednej była szkoła elementarna, na 10 włoskich parafii w jednej była szkoła katolickiej, była szkoła elementarna, a szkoła elementarna oczywiście jest warunkiem przejścia wyżej, no bo jak ktoś nie skończy szkoły elementarnej, to zostanie ciuczmokiem do końca życia i łopaciarzem w najlepszym razie. I w tym samym czasie szkoła elementarna była w każdej polskiej parafii katolickiej. W każdej. I to są badania amerykańskie, amerykańskiego rządu. Jeśli mówię dzisiaj, i czasami tak sobie żartuję, ale ja wcale nie żartuję, że ten ustrój, który powstał w Stanach Zjednoczonych, a później w znacznym stopniu w Europie, ten ustrój, który my tak odruchowo mówimy kapitalizm, ale tylko dlatego, że nasze wyobrażenie Zachodu jest ukształtowane przez kontrast z tym wschodnim komunizmem. No jak tam jest komunizm, to tam na pewno jest kapitalizm. I wszystko, co tam się dzieje, to jest kapitalizm. Tymczasem teraz na Zachodzie jest już rozbudowany zachodni komunizm, ale wcześniej, po epoce całkowicie krwiożerczego kapitalizmu wolnorynkowego pojawił się nowy system. System, który był systemem gospodarki rynkowej oczywiście. Nie było tam żadnych dodatkowych obostrzeń. Natomiast ludzi tam do pracy motywowało co innego i był element, no, który trzeba nazwać inną katolicką moralnością, który wyhamowywał, oczywiście nie likwidował, broń Boże, bo to jest po pierwsze nie o to w ogóle chodzi. Człowiek musi dbać o swój interes i musi walczyć o swój interes, ale chodzi o to, że w pewnych konstrukcjach mentalnych istnieje moralnie uzasadniona bariera,
której przekroczyć nie wolno. I tą barierą jest interes tego najmniejszego z braci naszych. Proszę Państwa, jest trudno. Na koniec jedna bardzo ważna uwaga. Ja Państwu podam przykład, który najlepiej ilustruje to, że to jest, że problem, o którym mówię, wykracza poza spory doktrynalne, dogmatyczne. W 1870 roku w protestanckich Niemczech powstała mniejszościowa partia katolicka, nazywała się Centrum. To była, mówi się, że to pierwsza partia chadecka. Zdaje się, że w Belgii tam rok wcześniej były jakieś próby i powstała jakaś, ale taką prawdziwą partią polityczną, pierwszą katolicką partią w historii, to była niemiecka partia Centrum, która powstała w 1870 roku. To jest ważna data, bo dopiero dwa lata później Bakunin z Marksem się pożarli, a jeszcze później rozpadła się pierwsza międzynarodówka. Te historie trzeba w kontekście oceniać. W ciągu 10 lat ta mniejszościowa katolicka partia w protestanckich Niemczech stała się największą partią w Reichstagu. Największą partią w Reichstagu. Pytanie. Dystansując, ja już nie mówię o czerwonych, bo czerwoni jeszcze się wtedy nie liczyli na ringu, ale dystansując wszystkie partie liberalne i tam jakieś różne inne. Pytanie, o czym to świadczy? Bo najistotniejsze jest to, o czym to świadczy. I to jest ta puenta, którą chciałbym zakończyć odniesienie do tego chamstwa, jakie mnie spotkało w internecie ze strony ludzi, którzy kierują tym ośrodkiem. Otóż w końcu XIX wieku katolicy zaproponowali taką koncepcję życia społecznego, zaznaczam, koncepcję życia społecznego, która była na tyle atrakcyjna, na tyle racjonalna. Nie chcę użyć słowa ludzka, że na tę koncepcję głosowali również protestanci, ateiści, liberałowie i kto tam jeszcze. Część. Bo gdyby nie głosowali, to ta mniejszościowa partia nie mogłaby się stać największą partią Reichstagu. A jeśli się stała, to znaczy, że głosowali na katolicką partię również niekatolicy. I co jest najważniejsze, wcale nie musieli zmieniać wyznania. Pozostawali, każdy z nich, protestanci pozostawali protestantami, ateiści pozostawali ateistami, tam kto tam jeszcze, nie wiem. Na tym właśnie polega fenomen katolickiej nauki społecznej, że to nie jest doktryna, która jest tylko i wyłącznie, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do religii. Ta doktryna, która mogła być zaakceptowana przez ludzi, którzy w sensie dogmatycznym mogli się całkowicie różnić, mogli się między sobą tam naparzać jak trzeba. Natomiast jeśli chodzi o zasady życia społecznego, oni byli się w stanie dogadać. I ja uważam, że to jest jeden z największych fenomenów, jakie się, jak dzisiaj słyszę te ekumeniczne, pseudoekumeniczne lamenty, to mi się śmiać chce. Z tych durnot. Tam wtedy się okazało, że pewna koncepcja życia społecznego może być wspólna dla ludzi różnych wyznań, a również bezwyznaniowców, i że to może funkcjonować. I dlatego taką ogromną przykrość sprawia mi to,
że tu w tym miejscu, z tego miejsca w świat idzie taka bezmyślna i to na dodatek merytorycznie kompletnie nieuzasadniona nienawiść do katolicyzmu. To jest pozbawione sensu, ponieważ jeśli zniknie instytucja, która daje organizacyjne i intelektualne, ale przede wszystkim organizacyjne i, że tak powiem, trzeba użyć słowa medialne, w zasadzie w sensie komunikacyjne, wsparcie tej koncepcji, która umożliwiła powstanie nowoczesnej Europy, Europy, w której ludzie zarabiają, ale się nie okradają, to zwycięży ta ideologia, której sens sprowadza się do tego, żeby ludzie się nawzajem okradali. Czyli mieszanka współczesnego marksizmu ze współczesnym liberalizmem. Ponieważ obydwie te ideologie w czasie II wojny światowej w Nowym Jorku doszły ponownie do porozumienia, z powrotem się zjednoczyły po to, żeby pokonać swojego odwiecznego wroga. Po prostu zniszczyć katolik. To jest, już pomijając wszystkie inne względy, to jest po prostu głupie. Ponieważ jeśli te instytucje będziecie systematycznie niszczyć, nie musicie jej kochać, nie musicie jej pomagać. Katolicyzm, mam nadzieję, chociaż pewności nie mam, że katolikom uda się zrobić porządek w tym swoim własnym chlebie, który się tam w tej chwili panoszy. Bo to jest, ten temat można odłożyć na kiedy indziej. Ale warunkiem jest to, żeby przetrwała taka baza, na której można się oprzeć w walce z antykulturą, w walce z tymi ideologiami, które chcą człowieka sprowadzić do poziomu zwierzęcia. I jestem głęboko przekonany, że prowadząc swoją działalność w przyszłości, w której zawiłości dogmatyczne nawet nie próbuję wnikać, że zreflektują się państwo i zreflektujecie się w tym sensie, że przestaniecie ludzi ogłupiać. Tego nie należy robić we własnym interesie. I to jest w zasadzie wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję państwu. Pytania, proszę bardzo. Dziękuję. Do tego przedostatniego stwierdzenia chciałbym tak się krótko odnieść. Myślę, że akurat to, że ktoś zdobył większość w Reichstagu, to nie jest najdoskonalsza reklama jego poglądów. Tak w skrócie. Też promowanie przez pana Kościoła katolickiego, na którego czele aktualnie stoi marksista, czy jak pan Marian mówi, Che Guevarysta, gdzie zapraszani są właśnie zwolennicy tego maltuzjanizmu, depopulacji, trochę mi się gryzie z tym, co pan mówi. W skrócie mówiąc, pana wykład mnie zaskoczył, bo słuchałem kilku pana wystąpień w internecie. Nie wydały mi się szczególnie odkrywcze, ale były niegłupie moim zdaniem. Natomiast to, co teraz usłyszałem, było tak manipulacyjnym wykładem o historii, że mogę to porównać tylko z wynurzeniami pana Maciejewskiego, zwanego Koryllusem, który opowiada prawie dokładnie to samo. A które fakty są niesprawiedliwe? Proszę bardzo. Mówi pan o faktach w tak wybiórczy sposób. Na przykład mówi pan o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego nic o niewolnictwie w Ameryce Południowej? Tej pod tą bullą katolicką ponoć powinni się słuchać, kiedy 95% niewolników przewiezionych z Afryki zostało przewiezionych tam, nie do Ameryki Północnej, tylko do Środkowej i do Południowej. Czyli... Do,
do południowej mniej, ale ma pan rację, no tak. No. A pan cały czas mówi tylko o Ameryce Północnej, tak jakby to było największe zło. Gdzie więcej ich nie ocalało. A gdzie ich więcej żyło? Przepraszam, przepraszam bardzo. Nie, ale pozwól pan skończyć. Jedno pytanie, jedna odpowiedź, bo... No pan mówił przez 2 godziny, to jak mam się... Nie, przepraszam, ja tu jestem gospodarzem, dzisiaj bym prosił, żeby zachowali prostu pewien inaczej, porządek. Inaczej nie zdążę. Proszę. Po kolei, właśnie, proszę pana. Bula sublimis Deus była reakcją nie na niewolnictwo północnoamerykańskie, bo tam jeszcze wtedy nic się nie działo. Niewolnictwo w Północnej Ameryce istniało, to znaczy tak naprawdę to takie stare, bo ponieważ plemiona indiańskie, te autochtoniczne, między sobą oczywiście walczyły i tam niewolnictwo było, to indiańskie, ale to w ogóle o co innego chodzi. Oczywiście bulla sublimis Deus była odpowiedzią na niewolnictwo uprawiane przez państwo formalnie katolickie, przez katolickiego króla czy cesarza. I jak oczywiście widać, nie zadziałała. Słucham? I jak widać, nie zadziałała. Oczywiście, że zadziałała w tym znaczeniu, że to nie była... Pan nie rozumie jednej rzeczy, proszę pana, że przy podziale na władzę duchowną i świecką, władza świecka, czego potwierdzeniem był właśnie ten sprzeciw cesarza, który w pewnym momencie powiedział: nie wtrącaj się, kolego, bo za daleko się posuwasz. Ty to sobie możesz głosić kazania, mówi w cudzysłowie cesarz do papieża. Ty to sobie możesz, kolego, tutaj opowiadać takie głodne kawałki o moralności i tak dalej, ale egzekutywa to jesteśmy my. My decydujemy. W sprawach świeckich decydujemy my. I cała historia nowożytnej Europy jest walką między władzą świecką i władzą duchowną i właśnie na ten balans, który udawało się przez wieki utrzymać, doprowadził do tego, żeby tak zmienić mentalność ludzi, żeby w końcu żeby w końcu to niewolnictwo zostało zniesione, ale ono zostało, najdłużej się utrzymało tam, gdzie przetrwały te, nie chcę użyć, ale tak, w państwach protestanckich. Wielka Brytania zniosła niewolnictwo w 1807 roku. Francja w 1848, Stany Zjednoczone w 65, a Portugalia w 69. Francję pan uważa za mówię o prawie, nie mówię jakim była państwem, mówię jakie było prawo. Portugalia w 69. To się działo w różnych państwach prawie w tym samym czasie w XIX wieku. No to dlaczego pan mówi, że dłużej w tych, a w tych? Jeśli w Wielkiej Brytanii dużo wcześniej niż w Portugalii? Proszę pana. I zwracam uwagę na proporcje. Ameryka Północna to jest 5% niewolników przywiezionych z Afryki. A państwa katolickie 95%. Proszę pana. Powiem szczerze, że jestem bezradny. Czy pan rozumie, że w państwach katolickich istniał podział. Rozumiem. Więc bez względu na to, co mówiła strona duchowna, nazwijmy to, to władza świecka mogła robić, co jej się żywnie podoba. Rozumiem, to dlaczego ten katolicyzm jest niby lepszy, skoro nie ma skutku? Proszę pana, w tej sferze przynajmniej. Proszę pana, właśnie ma skutki takie, które panu wcześniej pokazałem, że przepraszam, ale muszę wrócić do początku zdania. Skutek był, proszę pana, taki, że
w Hiszpanii za czasów inkwizycji i w Rzymie za czasów inkwizycji nie było żadnego procesu i żadnego stosu dla czarownic, a już w 530 którymś Luter wzywał do palenia, a Kalwin palił. No to jest, ale chce mi pan powiedzieć, że nigdzie Kalwin... katolicy nie palili czarownic? Ale, słucham? Czy chce pan powiedzieć, że katolicy nie palili czarownic, czy heretyków, czy to się nie działo w ogóle? To znaczy, nie, a co pan mówi, co jest heretyk, co ma wspólnego heretyk z czarownicą? Panie, no niech będzie pan... czarownic, no proszę. Nie, no, proszę pana, nie było takiego czegoś? Nie, jeżeli pan zestawia te dwie rzeczy, to znaczy, że pan w ogóle nic nie rozumie. Pytam teraz. Oczywiście, że w tym znaczeniu, w jakim pan odpowiedział, nie. Oczywiście, że były, przepraszam, mógłby pan powtórzyć pytanie jeszcze raz? Bo, czy katolicy nie palili czarownic? Co to znaczy katolicy? A co to znaczy protestanci? W państwach protestanckich... Czy w państwach katolickich nie palono czarownic? W państwach... Nie, przepraszam. Nie, to on, pan porusza bardzo ważną rzecz. W państwach protestanckich nie było podziału między kościołem, między władzą duchowną i władzą świecką. Nie rozumie pan tego? W związku z tym, jeśli się mówi, jeśli się używa takiego skrótu, państwo katolickie czy państwo protestanckie, to w państwach katolickich co do zasady te dwie władze ze sobą walczyły. Natomiast w państwach protestanckich te dwie władze ze sobą współpracowały. Zaznaczam, odpowiedź na pańskie pytanie jest oczywiście, proszę pana, katolicy, wszystkie możliwe zbrodnie, jakie można wymienić i wymyśleć, są udziałem katolików bez najmniejszych wątpliwości. Ale oczywiście, proszę pana, dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej i statystyczny przedsiębiorca protestancki, mówię statystyczny w tych kategoriach, o których mówię, i statystyczny przedsiębiorca katolicki, obydwaj pracowali po to, żeby mnożyć zysk. Oczywiście. No tyle tylko, że tutaj chodzi o tę cienką różnicę, że zaznaczam, to nie, ja nie mówię o tym, co ja myślę, tylko ja referuję zdanie protestanckiego socjologa wybitnego Maxa Webera. On to komentował mówi, jego zdanie. On to nie. Ja wyciągam wnioski, natomiast on to wyraźnie stwierdził, ponieważ on takie było źródło tej książki. On napisał tę książkę, ponieważ chciał zrozumieć, dlaczego protestanci byli skuteczniejsi. I dał bardzo sensowną odpowiedź. No tyle tylko, że nie powiedział, dlaczego katolicy byli słabsi w swojej działalności katolickiej. A ja sobie zadałem takie pytanie i odpowiedziałem. Dlatego byli słabsi. Zaznaczam, to nie było tak, że protestanci tak, a katolicy gdzieś tam w piwnicy. Nie, no, ale różnica była tak wyraźna, że socjolog, który prowadził badania, ją w sposób oczywisty zauważył i zaczął dociekać, co to spowodowało. I właśnie chodzi o tę różnicę, że jeśli coś takiego nastąpiło, to musiał istnieć jakiś hamulec w mentalności katolickiej, który, można powiedzieć, uniemożliwiał. No, można powiedzieć, no byli gamoniami, byli mało zaradni, ale mało obrotni. Mówiliśmy o czarownicach, pan przeszedł do przedsiębiorców. Przepraszam bardzo, momencik, Żarek, pozwól.
Ja powiem tak, ja zdecydowałem się pana zaprosić, zanim powiedzmy doszło do takiego w internecie nieporozumienia i trochę dzisiaj rozmawiamy o przeszłości, o sprawach historycznych, a jeszcze, że powiem, zapraszałem pana dawniej, wcześniej, z myślą, że będziemy mówić o teraźniejszości i przyszłości, zwłaszcza, że te wątki chińskie, które ja mam wrażenie są przez niektórych bardzo naiwnie traktowane, a ja je traktuję bardzo poważnie i pan też, że będziemy o przyszłości rozmawiać. A wiemy dobrze, że no, Czeszczarek, powiedzmy szczerze, ty do współczesnego protestantyzmu, takiego tego państwowego, gdzieniegdzie, to mam bardzo krytyczny stosunek. No przecież ten protestantyzm z Norwegii, czy gdzieś tam, no to nie to poeta ma na myśli. I to, co się dzieje w Watykanie, to rozumiem współczesnym, też jest przedmiotem co najmniej troski pana Krzysztofa. Troski tak, ale tam jeszcze nie dzieje się ten kryminał, który się dzieje w tej chwili w Holandii, w Szwecji. Proszę pana, tam się po prostu zabija. Ja ludzi. Tylko może tak, ja tam pana na końcu widzę, które ja, może tacy goście z zewnątrz by też chcieli pouczestniczyć, to bardzo pana proszę o głos teraz. To znaczy, ja się chciałem odnieść do tego, że znaczy trochę obronić gościa, bo no, wydaje mi się, że wpływy na przykład ból papieża mogły być na przykład takie, ja tego osobiście nie sprawdzałem, ale na przykład w Australii słyszałem, że papież ogłosił, żeby aborygenów nie traktować jak zwierzęta. No i katolicy tego słuchali, a protestanci już nie. Bo oni, prawda, zdania papieża nie szanowali, czyli to... No, znaczy ja to słyszałem, to nie wiem, czy trzeba by sprawdzić to w źródłach. No i drugie, w kwestii, że wydaje mi się, katolicka nauka społeczna może być bardziej uniwersalna do przyjęcia dla ludzi z różnych światopoglądach religijnych, bo na przykład no, chorych, tam nie wiem, no protestanta, no to będzie takiego, no uwierz w Jezusa, prawda, naród się od nowa. Natomiast w kościele katolickim, no to by było bardziej, no głodnych nakarmić, chorych przyodziać, ubogich w dom przyjąć. No z tym się możemy zgodzić wszyscy, no tam raczej wierzący czy niewierzący. Ale słuchajcie, moi drodzy, wracamy do sporu z 500 lat. Ale ja nie mówię, że nie, a ja nie mówię, że może trochę inny temat. A ja nie mówię, że ja nie chcę, nie mówię, że protestanci nie mówią, żeby głodnych nie karmić. To jest pierwsze, gdzie uwierz tam w Jezusa, naród się na nowo. Generalnie mówię o takich ewangelicznych protestantach. Proszę państwa, ja muszę teraz zabrać głos. Przepraszam bardzo. Bo jestem sprawcą całego zamieszania i chciałbym, żeby jednak wszyscy odnieśli jakąś korzyść. Ja mam świadomość tego, że nikt, kto zajmuje z państwa jakieś stanowisko, tak, czy po stronie, czy się czuje katolikiem, czy bardziej, mniej tradycyjnym, lub protestantem, no tu nie ma między nami takich protestantów, powiedzmy tych koncesjonowanych z kościołów państwowych norweskiego czy enerdowskiego, to też nie bądźmy takimi, powiedzmy, też trochę, nie wchodźmy w cudze buty. Ja zauważam, mając okazję podróżować też poza granicami Polski, że generalnie cywilizacja chrześcijańska cała jest w odwrocie. I to mnie martwi. Ja sprzed kilku dni, to co ja widziałem, tak, w Kanadzie, piękne świątynie, tak, ich wielkość, wystrój, atrakcyjność jest znacznie większa niż Jasnej Góry czy tych kościołów, które znamy Polacy, my Polacy, znacznie większa. I to są obiekty muzealne. Tam chodzą turyści chińscy fotografować głupich białych ludzi, którzy się modlą na kolanach. Ja byłem przerażony. Ja odwiedziłem te miejsca w Montrealu i mi się naprawdę chciało płakać, jak byłem w środku. I czułem jak zwierzę w zoo fotografowane przez chińskich turystów. Tam ludzie modlący, nie słuchający nauki księdza, nie wiem co tam było, bo to oni byli za szkłem, w akwarium takim w wydzielonym miejscu. Tam ksiądz mówił coś, nie wiem co, bo oni, jak mówię, byli zamknięci. Garstka osób tego słuchała, a reszta stoi, kupuje bilety i się tam łazi. Jak ja się przeżegnałem, to tak spojrzeli jak na jebniętego. Przepraszam bardzo, że tak powiem. Jak ja zobaczyłem, jak ja byłem w takim odpowiedniku Jasnej Góry tam w Montrealu, gigantyczna świątynia, olbrzym, gigant, tego nie znamy tutaj. I tam była próba organisty.
ten przeszywający dźwięk organów, ja miałem wrażenie, że jestem na wielkim pogrzebie. Turyści. Tam nikt nie klęka i się nie modli. I moi drodzy, to są moje refleksje osobiste sprzed kilku dni, z którymi się muszę podzielić. My tutaj sobie wyjmujemy takie rzeczy, robimy sobie różne przykrości, ale my wszyscy zdychamy jako cywilizacja Zachodu. Ja byłem przerażony, ja żona świadkiem, ja w tym kościele byłem bezradny jak mały dzieciak, który zginął gdzieś tam w wielkim mieście. Byłem jednym z niewielu aborygenów naszej cywilizacji. Ja wróciłem zdruzgotany ze świata, który został zbudowany i przez protestantów, i katolików. Cholera wie kogo jeszcze tam. Ale na pewno to wszyscy byli ludzie Zachodu. Dziś to jest atrakcja turystyczna. Co my z tym zrobimy, to ja nie wiem. Jak będziemy, że tak powiem, sobie prawić takie uszczypliwości, to już nie będziemy żadną atrakcją turystyczną. Bo nas po prostu nie będzie. Bo narody, które nas fotografują jak jebniętych dziwaków, mnożą się jak króliki. A my to tak, że tak powiem, jedni z powodów polityki państwowej nie chcą się mnożyć, a drudzy się cieszą, się nie mnożą, bo to jest przejaw wolności. A tamci się mnożą, bo nad tym się nie zastanawiają. I dlatego nas fotografują na razie jako atrakcję turystyczną. A do kościoła pięknego, do bazyliki w Montrealu, ci kupuje bilet jak do kina. Bo nie są wesołe opowieści. Bardzo się cieszę, że pan Kowalski o tym powiedział, bo nas trochę przywołał do porządku. Natomiast ja jestem winien wyjaśnienie, które być może niezbyt jasno zrobiłem na początku. Mnie tutaj zaprosił pan Kowalski i zaproponował, żebyśmy porozmawiali sobie na temat perspektywy, jaka nas czeka w związku z ekspansją Chin, powiedzmy tak bardzo ogólnie. I ja się na coś takiego nastawiałem. Natomiast potem okazało się, że jakiś pan proponuje mi, żebym się popukał w łeb, kiedy nawiązując do tych rzeczy, o których dzisiaj tylko zasygnalizowałem, jeżeli chodzi o znajomość, prawdziwą znajomość historii. I tam pojawiły się jednoznaczne aluzje do wiedzy i do wyobrażenia wielu osób na temat Stanów Zjednoczonych i kapitalizmu. Ten obraz protestanckich Stanów Zjednoczonych, w którym jest, panuje kapitalizm, w którym się realizuje American Dream, to jest, proszę pana, pic na wodę fotomontaż. Dlaczego wszyscy chcą tam jechać i realizować American Dream? Tylko dlatego, że przez tyle lat, po pierwsze, wyjaśniam panu, przyczyny są trzy. Pierwsza to to, że przez kilkadziesiąt lat i przez kilka pokoleń mieliśmy za plecami jeszcze gorszą alternatywę. Mieliśmy za plecami bolszewizm, który chciał nas zabić. W związku z tym była alternatywa albo komunizm, albo kapitalizm. I niech pan... W Meksyku nikt nie jedzie na Mexican Dream. Słucham? Proszę pana, niechże pan się zapozna z historią XX wieku Meksyku. Meksyk, proszę pana, rewolucję, niech pan sobie przypomni rewolucję meksykańską, a pierwszy socrealistyczny mural w środku Nowego Jorku malował w 1933 roku Diego Rivera, który był herosem Meksykańskiej Partii Komunistycznej. I, no proszę pana, o czym pan, co pan porównuje? Meksyk i Rosję ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, proszę pana, i my dlatego, i teraz odpowiadam panu, dlaczego ludzie chcieli jeździć do Stanów Zjednoczonych.
ponieważ ludzie chcieli jeździć do tych Stanów Zjednoczonych, które zostały zbudowane przez tę emigrację europejską, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku i która została wyposażona w sensie mentalnym w katolicki etos społeczny. Pan tego nie może wiedzieć, bo nikt nigdy panu o tym nie mówił, bo pan nawet o tych hasłach, tych rzeczach nigdy w życiu nie słyszał. No dzisiaj na pewno. No więc trzeba wyciągnąć wnioski. I jeśli się mówi, że my tęsknimy do Stanów Zjednoczonych jakichś tam wolnorynkowych. I jakież myśmy mieli dawniej wyobrażenie na temat Stanów Zjednoczonych? Przez witryny Peweksu. Tyle. Natomiast w porównaniu z tą aberracją komunistyczną, w której żyliśmy przez kilkadziesiąt lat, to proszę pana, człowiek miał ochotę nie tylko do Stanów Zjednoczonych uciec, ale na Księżyc albo się zapaść pod ziemię. No bo jak się żyje w aberracji, to jest zupełnie co innego. Natomiast jednym słowem, ten ustrój, który jest, był próbą, przepraszam, ten ustrój, który próbowano zrealizować w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, po pierwszej wojnie światowej, przepraszam, po pierwszej wojnie światowej. I to jest ten ustrój, który doprowadził w Europie na przełomie lat 50. i 60. do tak zwanego cudu gospodarczego, bo to jest dokładnie ten sam ustrój. I obydwa te ustroje zostały zniszczone przez nowy marksizm. A ja panu odpowiem, dlaczego my w tej chwili chcemy jeździć do Stanów i do Europy. Ponieważ, powiedzieć panu szczerze, ponieważ Polacy są głęboko przekonani, że ten poziom życia, jaki panuje na Zachodzie, to jest realność. To znaczy, że system, który panuje na Zachodzie, jest systemem, w którym człowiek, jak uczciwie pracuje, to dobrze żyje. A to jest nieprawda. To złudzenie bierze się tylko i wyłącznie z tego, jeszcze z różnicy, po pierwsze z różnicy potencjału, który jest dziedzictwem tego systemu, o którym mówiłem, a który został zniszczony, czyli na przykład w Niemczech to był ten etos, który umożliwił cud gospodarczy, bo potem w Niemczech, Niemcy już potem przestali pracować. Od 55 roku zaczęła się fala gastarbeiterów. Europa zaczęła być wtedy utrzymywana przez gastarbeiterów, a od 69 roku to już był deficyt budżetowy, z którego to było finansowane, a po 80 latach to już Chiny na to jobowały. Proszę pana, Europa nie produkuje od bardzo dawna tego standardu, w którym żyje. I Polacy, marząc o tym standardzie i na dodatek żyjąc kolejne dziesięciolecie w systemie kryminalnej patologii, bo przecież system panujący w Polsce to jest system kryminalnej patologii. No to z takiego systemu to człowiek praktycznie wszędzie chciałby uciec, ale ludzie uciekają do swoich mitów. Proszę pana, 90% Polaków głowę daje. 90% Polaków jak jedzie za granicę, to po pierwsze przeżywa nieprawdopodobną deklasację, pauperyzację, degenerację i różnie to jeszcze można nazwać. To są ludzie, którzy w większości pracują znacznie poniżej swoich ambicji i wykształcenia, nawet biorąc pod uwagę to nędzne wykształcenie, jakie się w Polsce utrzymuje. Ponieważ oni płacą za to, ponieważ no, w tym kraju w ogóle się
przez dziesięciolecia nie dawało żyć, więc oni tam jadą i ci magistrzy, czy jak oni tam się nazywają, doktorzy i tak dalej, zasuwają na zmywakach i co? No, mają samochód, mają spokój święty, mają socjal, a potem co? Wieczorem. Mogą sobie walnąć tego i pomyśleć, Jezus Maria, po jaką cholerę ja w ogóle żyję? Ale żyję dlatego, że moje dzieciaki dzięki temu mogą przeżyć. W ten sposób się sprowadza ludzi do poziomu zwierząt. My na temat Zachodu mamy aberracyjne wyobrażenie. Ale dlaczego? Dlatego, że ten Zachód od 80 lat realizuje coraz konsekwentniej marksistowski plan komunistycznego państwa totalitarnego. I jedyną siłą, która może się temu przeciwstawić, ja już nie mówię w tej chwili o ideologiach, jedyną realną siłą, która się może temu przeciwstawić, mającą zaplecze, mającą jeszcze sieć swoich szkół, mającą jeszcze sieć oddziaływania, jest ten znienawidzony przez was Kościół katolicki. Jak Kościół katolicki ma się temu przeciwstawić, jak on działa dokładnie w tym samym kierunku? Proszę całą Państwa, swoją potęgą od papieża do samego dołu. Nie, to jest, przepraszam. Niech pan przestanie opowiadać bzdury. Bo jeśli pan zaczyna mówić o od góry do dołu, to pan nie wie, o czym pan mówi. Ale spokojnie, dajcie. Co pan widzi? Co pan widzi? Proszę dać odpowiedzi. Spokojnie. Proszę pana, w historii Kościoła. Jak pan mówi o historii Kościoła, nie powie o tym, co się dzieje dzisiaj. No, ale daj, proszę pozwolić dojść do głosu. A co się dzieje na pańskich oczach? Co pan widzi? Co pan widzi poza tym, że pan popatrzy trochę w telewizję? Co pan widzi? Jest pan agencją wszechinformacji? Co pan wie? Co pan wie? Głowę ma pan spreparowaną propagandą. Jak jest z jednej, to z drugiej strony. Pan mówi, że pan coś wie o rzeczywistości. Ja nie mówię, że ja wiem coś o rzeczywistości. Panie Krzysztofie, ale przepraszam, odpowiem tylko na to. Właśnie odpowiem, odwołując się do historii. Bo żeby myśleć, to trzeba zacząć myśleć. Otóż, odpowiadam. W swojej historii Kościół katolicki miał papieży, którzy znacznie zeszli poniżej poziomu nawet tego współczesnego papieża, z którym ja, co do jego pewnych wypowiedzi dotyczących imigrantów się całkowicie nie zgadzam. Jeśli chodzi o czyny. Jakie czyny? To, że z wyspy Lesbos przywiózł 12 nielegalnie imigrantów do Europy, do Włoch. Kto przywiózł? To papież. Z wyspy Lesbos. Proszę pana. Dokonał tego czynu. No to nie tylko były słowa, lecz również czyn. Przyleciał na wyspę, obmył im tam, ucałował te nogi, zabrał 12 i przywiózł do Włoch swoich samolotów. Proszę pana, niech się pan, proszę pana, proszę się nie gniewać, ale proponuje mi pan rozmowę na takim poziomie, że ja nie mogę tego zaakceptować. Ja się mogę z państwem umówić na, przyjadę specjalnie do Lublina po to, na 4-godzinną rozmowę na temat tylko i wyłącznie papieża. I wtedy będziemy rozmawiali, a pan mi tu jedzie jakimś koksem jak z TVN-u. Tak, bo ja mogę, proszę pana, znaleźć mnóstwo takich zachowań, które są wyrwane z kontekstu, a czy pan mi zagwarantuje w tej chwili, nie sprawdzając, w
w której z wypowiedzi papieża mówił on o uchodźcach, a w której o imigrantach? No. Co? Co za różnica? Haha, no właśnie. Otóż, proszę pana. Nic pan nie zrozumiał. Nic pan nie zrozumiał i do tej pory nic pan nie rozumie. Otóż to, że pani Merkel zrobiła akcję, jaką zrobiła, to jest jedna sprawa. Natomiast pan musi zdawać sobie sprawę z tego, że papież, z którym zaznaczam, jeśli chodzi o jego wypowiedzi na temat tych, ja się nie zgadzam. Bo papież jest autorytetem w dziedzinach wiary. Natomiast jakimi w tej chwili informatorami jest obstawiony, z jakiego on tam oddziału pionierskiego pochodzi, kto go wychowywał i tak dalej, to ja tego nie wiem. Proszę pana, Kościół jest po kilkudziesięciu latach jego za, no nie chcę użyć nieprzyzwoitego słowa, jego zaciupagowywania przez coś, co się nazywa marsz przez instytucje, wsadzanie ludzi i indoktrynacja, która ma zmienić instytucje od środka. I taki proces jest zupełnie oczywisty. Infiltracja przez marksistów Kościoła jest faktem. Tu bez żadnych dyskusji. Nie, 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 pan nie zna. Ten zinfiltrowany kościół marksistowski nam stawia jako ratunek. Ja dziękuję bardzo. Nic pan nie zrozumiał. No, to jest fenomenalne, jak pan kompletnie nic nie rozumie. Ja panu nie stawiam, ja... Już za chwileczkę. Tylko, proszę pana, musi pan odróżnić to, co mówi papież. Papież Kościoła, w którego religia mówi o tym, że człowiek jest sam odpowiedzialny za własne czyny i sam ponosi odpowiedzialność za własne czyny. Papież oczywiście w kwestiach dogmatycznych, tam jest taki zapis, że jest nieomylny w kwestiach dogmatycznych. Natomiast pod tym względem nie ma, to znaczy nie ma żadnego obowiązku w tym sensie, bo gdyby był tego typu obowiązek, to byłaby wyłączona odpowiedzialność za swoje czyny. Pan tego nie rozumie? No więc nauczanie Kościoła katolickiego w tej chwili jest sprawą, no proszę się nie gniewać, no nie wiem, jak to panu powiedzieć, ale trzeba powiedzieć wprost, no nie ma pan o nim zielonego pojęcia. Ponieważ, proszę pana, jeśli tamten pan, a szczególnie jeśli pan, nie rozróżnia tego, że jeśli papież wypowiada się na temat uchodźców, czyli ludzi, którzy uciekają przed zagrożeniem życia spowodowanym wojną, to on się wypowiada na temat... Niektórzy mówią 5%, moim zdaniem 2-3% tych ludzi, którzy przybywają do Europy. Natomiast jest zupełnie co innego i ja nie wiem, bo nie wiem w oryginale, co zostało powiedziane. Jest zupełnie co innego, jeżeli się mówi o imigrantach, czyli ludziach, którzy przyjeżdżają tutaj kraść. Ale co jest najważniejsze, bo tego się nie uwzględnia. Wszyscy mówią, że ci murzyni, czy tam islamiści, czy przyjeżdżają tutaj, żeby Europę doić i żeby żyć z socjalu. No i wszyscy mają rację. Oni tak rzeczywiście po to przyjeżdżają. Są wychowani do tego, żeby ich celem jest kraść. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie rozumie, że to są potomkowie ludzi, którzy przez całe wieki, przez Europę byli zabijani, mordowani, dojeni i wykorzystywani, to
to równie dobrze oni mogą powiedzieć, a co wy skurwysyny za przeproszeniem myślicie? Okradliście Europę, okradliście Afrykę, okradliście całe złoto z Ameryki Południowej. Wszystko żeście wykradli. I w tej chwili robią na was Chińczycy, a wy co potraficie? Strzykawę sobie walnąć. Czy pan rozumie, że istnieje również tego typu wymiar? A wy to... Zaznaczam, ja w najmniejszym stopniu nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwnikiem, bo nawet to trudno w tych kategoriach mówić. Oczywiście, że to, co się dzieje w tej chwili w Kościele, to proszę pana, to, co tutaj wy na sali mówicie, to jest małe miki w porównaniu z tym, jakby pan posłuchał, co na ten temat mówią między sobą katole. I ja mam nadzieję, że katolicy będą w stanie to szambo wyczyścić. A to pan może nie mieć, ale to jest pański prywatny biznes. A to się pan głęboko jeszcze może pomylić. Mam nadzieję, że się pan pomyli. A panu pewnie głęboką satysfakcję sprawi, jak się pan nie pomyli i przyjdą tutaj czarni i pana zaorzą. I zrobią z pana niewolnika. I pan wtedy będzie miał wielką satysfakcję, że miałem rację. No bo to jest cała kwintesencja pańskiego rozumowania. Pan jest po prostu... No pan przed chwilą powiedział, ale przed chwilą powiedział pan, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że nie wyczyszczą. Że nie mam wątpliwości. Że nie wyczyszczą. No to pan może sobie tracić... Nie. Pan może sobie tracić nadzieję i może pan promować tego typu stanowisko. To jest pańskie dobre prawo. Tyle tylko, że musi pan sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli pańskie proroctwa, czy pańskie przeczucie się sprawdzi, bo ja oczywiście nie mogę wykluczyć, że ono się nie sprawdzi, pan może mieć rację. To jest oczywiste. To się może zdarzyć. No tyle tylko, że pytanie. Czy to się powinno zdarzyć, czy nie? Oczywiście, że nie powinno się zdarzyć. No to trzeba. Pan widzi szansę, że właśnie ten katolicyzm uratuje naszą cywilizację. Nie, proszę pana, ponieważ... Jakie symptomy, jakie... Odpowiadam. Jeden symptom niech pan wskaże, że katolicyzm nas uratuje naszą cywilizację. Słuchajcie państwo, przepraszam panie Krzysztofie. Ostatnie zdanie bym odpowiedział. Proszę bardzo. Proszę pana, widzę, że jak grochem o ścianę przez już 3 godziny. Proszę pana, nie katolicyzm. Ja nie mówiłem o katolicyzmie. No właśnie, jak pan mówi, jak zwał, tak zwał, to pan znaczy, że było to bicie piany albo grochem o ścianę. Otóż o tym właśnie mówiłem, że katolicyzm zaproponował taką formułę życia społecznego, która w XIX wieku okazała się do przyjęcia dla wszystkich. I gdyby nie ta rewolucja, którą ja opisuję, czyli rewolucja antykulturowa, marksistowska rewolucja antykulturowa, którą wsparli liberałowie po II wojnie światowej i wsparł kapitał finansowy, gdyby te wszystkie siły nie zebrały się i nie przeprowadziły w końcu i nie sfinansowały marszu przez instytucje, to tego pasztetu byśmy nie mieli. Ale ponieważ parę lat temu, i teraz zwracam uwagę na najważniejszą rzecz, ponieważ parę lat temu ludzie zaczęli rozumieć, że ta konstrukcja się sypie, że Europa pęka, że ten bełkot komunistyczny musi się rozwalić i że nie uda się domknąć Unii Europejskiej, wtedy zrobiono rzecz, za którą moim zdaniem cała historia kiedyś tych ludzi osądzi, bo my na razie nie mamy na to żadnego. Otóż oni otworzyli bramę do skutecznego zalewu Europy przez islam. Ale tego nie otworzył Kościół. Proszę pana. To jest tylko jeden aspekt.
my o tym mówimy w naszym środowisku, a pan mówi, że my nie możemy to robić, bo my atakujemy Kościół. Nie, nie, proszę pana, nie. Ale proszę się o nich do papieża. Nakłaniał imigrantów, czy nie? Chryste panie, no zadałem to pytanie przed chwilą temu panu. Niech mi pan zagwarantuje. Ale jak przecięty człowiek to odbiera? No wie pan, pan to rozbiera na czynniki pierwsze, a przecięty człowiek... No ale ja, proszę pana, właśnie od tego jestem, żebym rozbierał na czynniki pierwsze. A jak pan chce sobie pod budką z piwem, to proszę pod budkę z piwem albo pod trzepak. No właśnie trzeba trochę od czasu do czasu wysilić mózg. Przepraszam państwa, bo ja proszę cały czas... Jedno pytanie. Proszę mi dać autoryzowaną wypowiedź, autoryzowane tłumaczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikało, w których przypadkach papież mówi o uchodźcach, a w których o imigrantach skończył. Przeciętny człowiek interpretuje to, że to są jedno i to samo. To ja panu mogę dać taką. W każdym cudzoziemcu widzę Jezusa Chrystusa pukającego do naszych drzwi. Ani imigrant, nawet mówi o wojownikach, nadziei cudzoziemiec. I co w tym jest takiego, co mógłby pan zakwestionować? Mogę, ja przepraszam. Jako gospodarz teraz sobie uzurpuję prawo do przerwania tego wątku. Z tego nie wybrniemy i nie to miałem na myśli, zapraszając pana Krzysztofa tutaj. Ale właśnie. I chciałem teraz prosić, żeby. Cieszę się, że przyjechałem tutaj, bo to jest pana, obłęd. Myślę, że pewnych tutaj stanowiska zajęli niektórzy uczestnicy rozmowy na twardo i się nie przekonają. W tym momencie przynajmniej. Pan. Pan i bardzo proszę. Jestem katolikiem. Istotne jest w tym spotkaniu. Szanowny panie redaktorze, jak ja dobrze wysłuchałem pańskich wykładów o neomarksizmie, teorii krytycznej i tolerancji, to my mamy w tej chwili czystą sytuację marksistowską. Wykreowany problem i my ten problem, nierozwiązywalny problem od wieków, eskalujemy, wchodzą emocje i tak dalej. Szanowni państwo, droga młodzieży, jeżeli tak mogę powiedzieć, ja byłem w 30 krajach. Ale to nie do mnie było ta droga młodzieży. No jest nas kilku. Ja byłem w 30 krajach. Naprawdę, my się kłócimy nie o to. To nie jest istotne, co mój papież powiedział, co wasz przywódca duchowy powiedział. To są wasze sprawy. My mamy w tej chwili ogromny problem. Nasze dzieci, moje dzieci są deprawowane w szkole przez jakieś grupy tych edukatorów homoseksualnych. W szkołach jest codziennie sączona ideologia marksistowska. Już w tej chwili w wypowiedziach to, że się mówi na panią socjolog, socjolożka, to jest no, dobrze, ale jak się mówi na kobietę, która była powstańcem warszawskim, powstanka warszawska, no i tak tu jest problem. I pytanie do pana redaktora, co z tym zrobić? Bo diagnoza jak najbardziej jest słuszna, ale co z tym zrobić? Proszę pana, powiem panu szczerze, ja wiem, co z tym zrobić, tylko nie wiem, czy zdążymy. Absolutnie podstawą wszystkiego jest upowszechnienie w szerokich kręgach społecznych, niezależnie od różnic światopoglądowych, elementarnej wiedzy dotyczącej faktów. Ja tutaj oczywiście mówiłem o faktach wyselekcjonowanych, ale mówiąc wprost, elementarna wiedza o tym, jak człowiek działa, skąd się biorą jego motywacje, jak funkcjonuje społeczeństwo, co musi być spełnione, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować, to jeśli będzie, no i oczywiście elementarna, uporządkowana wiedza historyczna, która będzie skonstruowana na tej zasadzie, że każdy temat rozpocznie się od rachunku sumienia. To znaczy, tak jak w tej chwili jest historia kultury zakłamywana poprzez całkowite wgniatanie w ziemię katolicyzmu, bo w tej chwili cała propaganda jest nastawiona na to, żeby zohydzić katolicyzm, żeby katolicyzm przedstawić jako coś wynaturzonego, coś zdegenerowanego.
ponieważ jest to całkowite zafałszowanie sytuacji, to oczywiście budzi to reakcję w drugą stronę, że no, jak wy tak to wszystko opluwacie, to my teraz będziemy opluwali w drugą stronę. Ja dlatego tym środowiskom, które się uważają za katolickie, doradzam, słuchajcie, najpierw zróbcie rachunek sumienia, wyczyśćcie to wszystko, a potem wszyscy inni będą mogli wam nakukać, skończą się dyskusje, kto, kiedy, to niewolnictwo, o tym, o owym, dziesiątym, ponieważ potrzebne jest przyjęcie do wiadomości jednego podstawowego elementu i wyjście w tym sensie poza myślenie marksistowskie, czyli poza myślenie krytyczne. Bo marksistowskie myślenie krytyczne polega wyłącznie na krytykowaniu, na destrukcji. Otóż proszę państwa, ja się z państwem jestem w stanie zgodzić w absolutnie każdej, najbardziej miażdżącej krytyce, którą adresujecie do kościoła katolickiego, jakiegokolwiek innego. Problem polega na tym, że jeśli ma być jakikolwiek ciąg dalszy, to jeśli jesteście ludźmi odpowiedzialnymi, to albo wskazujecie, zaznaczam, zanim rozpieprzycie katoli, zanim, to wskazujecie alternatywę i ta alternatywa ma być skuteczna. Co? Codziennie wskazujemy alternatywę. Jaką? Realną, proszę pana, realną, a nie bajki. Dwóch tysięcy alternatywa to jest tu. Ta alternatywa. Trzeba budować społeczeństwo, a nie na nauce katolickiej. Właśnie nie skupiamy się tylko na krytyce katolicyzmu, tylko wskazujemy właśnie. Proszę pana, przepraszam, ale sprowokował mnie pan, bo nie chciałem ruszać Pisma Świętego, ale trzeba to powiedzieć. Proszę pana, nie dotykając zresztą Pisma Świętego. Otóż tego typu myślenie jak pańskie doprowadziło w końcu XIX wieku do powstania takiego zjawiska jak fundamentalizm kreacjonistyczny. I do dzisiaj protestanci w Stanach Zjednoczonych robią takie wystawy, gdzie pokazują, jak to człowiek z dinozaurami 5000 lat temu i tak, ale no wyjaśniam, no otóż wyjaśniam. Otóż taki pan jak Dawkins, kojarzy pan nazwisko Richard Dawkins, jeździ z uniwersytetu do uniwersytetu i robi sobie z tych fundamentalistów jaja i słusznie. Ale problem polega na tym, że wy sobie robicie jaja z Dawkinsa i fajnie, natomiast to nie jest żadna alternatywa dla... Niech pan... To jest prawdą, a nie kto sobie z kogo robi jaja. Ale to, proszę pana, pan mówi w tej chwili o przekonaniach. Pan mówi o religii, a ja mówię o życiu społecznym. Nie. No jak pan wyjął Biblię, to znaczy, że pan przestał mówić o życiu społecznym. Proszę pana, czy pan czytał to? Oczywiście. Wie pan, ile tu jest o życiu społecznym? Proszę pana, tam jest bardzo dużo o życiu społecznym, ale nie o tym. Nie o tym. Przepraszam, nie wchodźmy w ten dialog, bo jak mówię, cały czas będziemy w jednym miejscu. Proszę pana o głos. A marksiści będą w tym czasie nas zaorywać, a oni będą pieprzyć takie androny. No. Proszę. Nie ma alternatywy śmiało. Dla marksizmu. Nie dla katolicyzmu, dla marksizmu nie, dajcie alternatywę. Przepraszam. Dzień dobry. Mam dwie uwagi. Pierwsza, czysto teoretyczna. Mam nadzieję, że taka na rozładowanie emocji. Wspomniał pan o katolicyzmie jako ideologii. Czym jest ideologia? Ideologia jest to pewien zestaw przepisów regulujących, podających, jak powinno być zorganizowane życie społeczno-gospodarcze oraz wskazujące pewne pryncypia, regulujące, znaczy pewne pryncypia, które konstytuują świat, tak to nazwijmy. Natomiast katolicyzm jako taki nie daje konkretnych wskazań, na przykład co do ekonomii, jak daje liberalizm, tudzież bądź socjalizm. To była pierwsza uwaga. Jeszcze uważam, że bardziej na miano ideologii nie zasługuje sam katolicyzm, a jeżeli już chcemy mówić na ten temat, to bliżej ideologii jest
katolicka nauka społeczna, chociaż też nie jest ona ideologią w sensie ścisłym. Teraz uwaga druga o argumentach, które padły na tej sali. Myślę, o naturze tych argumentów, które padły na tej sali, najlepiej oddaje to naturę książka, którą właśnie kolega miał na brzuchu, Erystyka Schopenhauera. Dziękuję. Bardzo piękny występ. Z tej drugiej części nic nie zrozumiałem. No bo nie, ja tę książkę znam, proszę pana, no nie, oszczędzę panu. Natomiast więc w związku z tym to jest właśnie ten numer, który pan zrobił na samym końcu, to jest właśnie jeden z elementów erystyki. Mało osób jest erystyki. No, natomiast ten, przepraszam, bo to pan, ważniejsze było to, co pan wcześniej mówił, o tej ideologii. Tak? Tylko przyznam się szczerze, że znaczy pan coś powiedział, natomiast czy ja mam się do tego jakoś ustosunkować? To znaczy, mogę się ustosunkować tylko w ten sposób, że, bo z tą definicją, którą pan powiedział, którą pan przedstawił, czyli że ideologia to jest, ja to mówię w skrócie, że to jest no, pewien zestaw zasad życia społecznego, szeroko rozumiany. Mam zastrzeżenia co do jednej uwagi, bo tam pan pewnie w pewnym momencie, moim zdaniem, otarł się o uzasadnienie do systemu wartości, mówiąc o katolicyzmie. Dlatego między katolicyzmem a katolicką nauką społeczną, moim zdaniem, jest ogromna różnica. Natomiast pierwszą sytuacją taką, w której pojawiła się organizacja polityczna, która na podstawie katolickiej nauki społecznej przedstawiła pewien program polityczny, to była właśnie katolicka Hadecja niemiecka 1870. I to jest znowu oddzielny problem. No i teraz jest kwestia, czy wszystko walimy do jednego wora i zaczynamy sobie usia-siusia rozmawiać tak, żeby wszyscy nas zrozumieli, czy też przynajmniej co jakiś czas zaczynamy te rzeczy odróżniać i zaczynamy niuansować. To jest kwestia przyjęcia pewnej zasady. Ja uważam, że co jakiś czas trzeba nabrać powietrza, szczególnie w sytuacjach tak kryzysowych jak w tej chwili, spróbować oddzielić te rzeczy, i bo moim zdaniem to jest jedyne wyjście, żeby, tu zaznaczam, nie po to, żeby się nawzajem przekonywać, tylko żeby wyhamować te zupełnie apoplektyczne napady nienawiści skierowane przeciwko katolicyzmowi, ogólnie mówiąc. Proszę pana, nie chce mi się robić takiego eksperymentu, ale podejrzewam, że gdyby wziąć audycję IPP i włączyć ten decybelomierz, to w momencie, kiedy tam pada wśród narratorów, wśród których występuje również pan gospodarz, pan Marian Kowalski, to ja mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy pojawia się temat katolicyzmu, to wszyscy zaczynają mówić o 3 decybele głośniej. To można prawdopodobnie nawet miernikiem zmierzyć. Tam jest taki ładunek niechęci, który ja rozumiem, ale chodzi o to, że jeśli on nie zostanie opanowany, to będzie tylko i wyłącznie zniszczenie, ponieważ nie ma skutecznej alternatywy. Proszę zrozumieć, że przy najszczerszych chęciach za pomocą samej Biblii nie stworzy się tego, na co na początku chrześcijaństwo jako całość, ale potem oczywiście ono się rozczłonkowało, na zbudowanie czego trzeba było 2000 lat. A wy w tej chwili, mówię w tej chwili wy tak bardzo nieokreślony sposób, ale wiadomo o co chodzi, całą energię koncentrujecie na tym, żeby rozwalić to, co jest, i dobra, ale alternatywy nie ma żadnej. Mówię o konkretach określających realne życie społeczne, a nie towarzystwo wzajemnej adoracji siedzące na jednej salce. Ale nie, proszę sobie nie przerywać.
Ja słyszałem, co wy mówicie, tylko że z tego nic nie wynika. Jesteście marginesem i zostaniecie zmarginalizowani, ponieważ siejecie nienawiść. Proszę, no jeszcze tak pan jest. Tutaj chciał, kończąc, proszę bardzo, pan jeszcze i na to będzie ostatni głos z sali. Ja zajmę stanowisko jako ostatni i państwo pozwolą, proszę. Mam chęć trochę pojednać tutaj. Ale nie, proszę poruszyć zagadnienie do omówienia szybciutko, bo pan już musi kończyć, wraca do domu, także konkretnie. No, myślę, że trochę tutaj pojednam, przypominając o tym fragmencie Biblii, który tutaj pan przytoczył, że no, katolik ma dbać o każdego człowieka, bez względu na to, kim jest, bo to, jak postępuje wobec drugiego człowieka, to wszystko, co czyni, to samo czyni Chrystusowi. Własne rozpoznanie, czym jest Chrystus, i w ogóle odbiega. Nie jest ani katolickie, to osobiste, ani no, jakiekolwiek chrześcijańskie, z tego, co mi wiadomo. Jest ezoteryczny, czyli z własnego doświadczenia, z własnej modlitwy. I to doświadczenie pokazuje, że przede wszystkim to, co pan powiedział, jest prawdziwe na wielu płaszczyznach. W moim obecnym rozumieniu jest takie, że wszystko, co czynimy, albo nas przybliża do światłości Bożej, albo nas oddala. Więc tylko wyłącznie w relacjach z ludźmi możemy to rozpoznać poprzez emocje, które doświadczamy w sobie. Emocje negatywne są to emocje, które wskazują na to, że się oddalamy od Boga. Emocje pozytywne to, że się zbliżamy. I to jest ta prawda, która wynika z tego fragmentu Biblii. Piękny i doskonały przykład. Ale zgadzam się, bardzo dziękuję, ale przepraszam, mówił pan nie o tym, o czym ja mówiłem. Ma pan, zgadzam się z panem, ale mówiliśmy o zupełnie tylko różnych rzeczach. Pragnę po prostu trochę pojednać tutaj głosy katolików z Kościołem Nowego Przymierza, jak najbardziej, bo ten szersze, głębsze zrozumienie, myślę, że może trochę otrzeźwić z tej kłótni i wynieść tą rozmowę, debaty na wyższy poziom, w dalszej konsekwencji. Także dziękuję za głos. A ja chciałem tylko jedno słowo powiedzieć, dlatego że jakby z całym szacunkiem do tego, co pan powiedział, jakby przyjmuję to do wiadomości, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że ja tutaj dzisiaj, to powiem po raz trzeci, ja tu dzisiaj poruszyłem kwestie, które zostały wywołane przez to, jak zostałem potraktowany przez pewną osobę. Ja miałem zamiar mówić o zupełnie czym innym. Miałem zamiar mówić o tym, o czym ja staram się mówić na co dzień. I mnie na co dzień, nie jako prywatną osobę, tylko jako osobę, która stara się, no, siłą rzeczy występuje publicznie, kompletnie nie interesują te rzeczy, skądinąd piękne, o których pan mówił, bo to są kwestie z tego piętra wyższego. Natomiast mnie, proszę pana, interesuje jedno w tej chwili. Jaka siła i w jakiej perspektywie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby zmienić w sposób natychmiastowy system wychowania dzieci. Jaka realna siła, a nie pitu-pitu, jest w stanie to zrobić. I stwierdzam, że w tej chwili w Kościele katolickim przeważają siły, które nie chcą tego zrobić. I tutaj ja się zgadzam. To jest kryzys Kościoła katolickiego. Jest pytanie, czy ludzie, którzy chcą to zmienić, wyjdą z tego Kościoła i zostawią i powiedzą, dobra, to niech ten chlew się zawali, bo to jest jakieś rozwiązanie. I wtedy mamy kolejną przybudówkę, która z wielką tradycją wesprze marksistów, albo ci ludzie, którzy są w stanie cokolwiek zmienić w tej instytucji, pozostaną w niej i otrzymają wsparcie po to, żeby sobie poradzić z katolickim marksizmem, który rzeczywiście
przeniknął. To jest fakt. Z tym, że dla mnie najistotniejsze jest to, jaki będzie wynik tego, ponieważ jeśli z jakichkolwiek względów ta instytucja, która ma to całe oprzyrządowanie, które jest wprawdzie już zrujnowanym, ale dorobkiem 2000 lat, czy ta instytucja przetrwa ze swoim potencjałem umożliwiającym przeciwstawienie się marksizmowi, czy nie przetrwa. Bo jeśli nie przetrwa, to po herbacie. Proszę Państwa, myślę, że ostatnie zdania, które wypowiedział nasz dzisiejszy gość, są dla wszystkich satysfakcjonujące, rozsądnych ludzi. I ode mnie, ja naprawdę chciałbym, żeby owocem takich spotkań była sytuacja, że powiedzmy w perspektywie jednego pokolenia nawet, tu gdzie my żyjemy, mówmy o konkretach, ja nie jestem filozofem, z człowiekiem praktycznym, że za 30 lat w Polsce wasze dzieci będą mogły spokojnie wyjść z pieskiem na spacer, a wasze wnuki pójść ze swoim partnerem, już nie wiem, tak? Partnerką, wszystko jedno, na plażę opalać się w bikini. Moi drodzy, pamiętajcie, tu chodzi o nasz styl życia. I albo będzie posiadanie psa w Europie, w Polsce legalne i pójście z dziewczyną, jak chłopak z dziewczyną, tak, na plażę w strojach kąpielowych, to będzie legalne, czy będzie można jeść, a właśnie, czy będą takie święta, co można zjeść szyneczkę. Wy o tym myślcie, bo to może nie jest istotne. Tak samo człowiek nie zastanawia się nad tym, że oddycha powietrzem, dopóki mu nie zabraknie tego powietrza. I chcę, żeby nam nie zabrakło tego powietrza jako naszej cywilizacji. Dziękuję.